Prawie 5 minut po godzinie 23. Kłaniam się nisko Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania nocnych świateł, które jak zawsze o tej porze rozpoczynamy tuż po 23.00. Na żywo na częstotliwościach lokalnych Radio Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, przez radio, na całym świecie, przez internet ze strony Radio Plus.pl. Spotykamy się po raz 1589. I tradycja jest taka, że w trakcie programu także zapraszamy Państwa do dzielenia się myślami, komentarzami, do zadawania pytań, także na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest na to miejsce. Także miło nam będzie Państwa twórczość tam przeczytać. Te wątki, które Państwo tam poruszacie, bardzo często współtworzą tutaj rozmowę w studiu. Podejmujemy. A także pytania, które Państwo stawiacie. Tym bardziej, że dzisiaj temat historyczny, bo zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca, dalszy ciąg rozmowy, o czym już za chwilkę powiemy. W cyklu echa historii rozmawiać będziemy o Wiośnie Ludów. O Wiośnie Ludach, ale tym razem na Ziemiach Polskich. Geneza, bieg wydarzeń i skutki. O tym rozmawiać będę oczywiście nie z kim innym, tylko z historykiem, dyplomatą, publicystą, autorem książek historycznych w studiu razem ze mną dr Krzysztof Jabłonka. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Pawle, i witam wszystkich, którzy o tej porze chcą nas słuchać. No właśnie, jak to było z tą wiosną ludów, to opowiedziałeś. No ja zresztą do tej pory mam ten twój rysunek, który tutaj <noise> tworzyłeś. No prawie wszystkie narody się tam mieszczą. Zamieściłem dobra. go także w internecie po, po programie, żeby było widać ten twórczość, którą Co tutaj rysować, uskuteczniałeś. Tak. Także zrobiło się z tego bardzo ciekawa forma graficzna również. Mhm. Natomiast jak to wyglądało na ziemiach polskich? No bo... W gruncie rzeczy, gdyby sięgnąć do źródeł historycznych, to one mówią, że no, wiosna ludów, owszem, nastąpiła na ziemiach polskich, ale w ograniczonym zakresie, tylko w zaborze pruskim, austriackim, w Galicji jej zapowiedział było tragiczne powstanie krakowskie, w kongresówce rewolucja w ogóle się nie odbyła. Czy to rzeczywiście wyczerpuje sprawę? Nie, oczywiście, że nie wyczerpuje. Zresztą błędne jest podejście do samej wiosny ludów. Je trzeba rozpatrywać w kontekście, jakby to powiedzieć, podobnych wydarzeń. Już żeśmy mówili, że wiosna ludów miała trzy przedwiośnie. I ku mojemu zdziwieniu, one są zwykle ledwo wzmiankowane w różnego rodzaju opracowaniach. No po prostu chronologicznie tworzą tak zwany przedbieg. No to tak jak pusta taśma kiedyś w magnetofonie, no, że tam nic nie ma. Tymczasem właśnie odwrotnie. Owe pomruki przedwiośnia... Kapitalnie ukierunkowały całe to zjawisko, to znaczy przygotowały, spulchniły jakby ziemię, zarówno we Włoszech, pamiętajmy te trzy przedwiośnia, to wymienię chronologicznie, w 1846 właśnie nasza rewolucja krakowska, która zamieniła się w powstanie lutowe. Była powstaniem lutowym, w którym była rewolucja w Krakowie, ale pamiętajmy, powstanie lutowe jest trójzaborowe. Notabene to jest chyba poza Kościuszkowskim jedyne. No, Kościuszkowskie jeszcze nie miało w pełni rozwiniętych zaborów, jeszcze istniały ziemie bezzaborowe. Natomiast tutaj przetoczyło się przez wszystkie trzy zabory, z tym, że oczywiście w ograniczonym, wyłącznie zresztą do, do polskiego narodu zakresie. Natomiast drugim etapem to jest jakby to powiedzieć, wojna domowa między kantonami, to się tak ładnie w historii Szwajcarii nazywa, która zakończyła się zwycięstwem kantonów. Niektórzy nazywają je postępowymi, ale konserwatyści też byli postępowi na swój sposób, czyli mówiąc krótko, takimi reformatorskimi, o, które zreformowały Szwajcarię w kierunku jednak scentralizowanego państwa. Czyli tam się dokonały w miniaturze wszystkie cztery główne zjawiska wiosny ludów, które też pragnę przypomnieć. No najważniejszym to jest właśnie ta rewolucja, ta reforma. No ona była możliwa po takiej bardzo krótkiej, ale bardzo charakterystycznej bitwie, którą właśnie tak się powinny kończyć bitwy, jeżeli już musi do nich dojść, że nagle je przerwano, no i ci co strzelali, opatrywali rany tym, którzy do nich strzelali. Więc wszyscy się zajęli rannymi, no i to się trochę jak w rodzinie skończyło. Potem był oczywiście ruch narodowo-wyzwoleńczy, czyli wyrwanie się z zjednoczeniowy. Jeszcze jest bardzo ważny ruch zjednoczeniowy. Objął oczywiście Włochy i Niemcy. To były pierwsze próby stworzenia jednego państwa w jednym narodzie. W Szwajcarię to objęło o tyle, że Zjednoczyły się wszystkie kantony w jedno wreszcie konkretne państwo. Pamiętajmy, wcześniej to na każdy kanton nawet własne znaczki wydawał oddzielne i, i, i nie czuł zadmiernej wydawałoby się, że to będzie zbiór mikropaństwek. Okazało się, że jednak dało radę. No trzecie to jest oczywiście wyzwoleńczo, narodowo wyzwoleńcze, czyli to, co ogarnęło nas, bo byliśmy pod niewolą, głównie, aczkolwiek my też przeszliśmy przez wszystkie cztery, o czym za chwilę wspomnę, ale głównie Węgry tu odegrały rolę. No, a czwarte, które obogarnęło już wszystkie narody w Europie, e, to jest przebudzenie kulturalne. Czyli zdano sobie sprawę, że e, są odrębne narody. Fryzowie, Szkoci przecież przeżywają bardzo piękne. I ono się głównie dzieje właśnie w kulturze, a szczególnie w wyjątkowy sposób w poezji i w dramacie. Dramaty narodowe powstają z takim na przykład, zresztą bardzo prostym dramatem, trochę śpiewanym. Potem z tego wyjdzie opera Pucciniego, czy Rosiniego, przepraszam. Wilhelm Tell. Jeżdżono po wszystkich wsiach Szwajcarii. No i gdziekolwiek wystawiono, Szwajcarzy się czuli oczywiście dziećmi Wilhelma Tella. Takie właśnie proste sposoby. No, u nas e, oczywiście rewolucja przebiegła przez Galicję. Dlaczego? Bo szlachta zapowiedziała, że na świętego Wojciecha, który wypadał w, w Wielkanoc. Uwłaszczy chłopów. Już nie było sensu utrzymywać fikcji, bo chłopi i tak nie chodzili w pole, żadnej pańszczyzny nie było, no ale był bałagan prawny. No i wtedy e, gubernator galicyjski, Stadion, uprzedził bez zgody cesarza i e, uzasadnił, że jak on tego nie zrobi, no to zrobi szlachta. No ale chodzi o to, żeby chłopi wspominali cesarza pana, a nie jakiegoś tam swojego pana. No i, i uprzedził sprawę i 19 kwietnia właśnie wydał taki edykt. No oczywiście zjednoczeniowe, no to trzy zabory, to już samo przez się się rozumie, ciągnęły ku sobie. To Kraków był takim miejscem właśnie, próbę zjednoczenia wokół Wawelu. No niepodległościowe to wszystkie były, to, to jest właśnie nasza główna dominanta, a kulturowe. A więc właśnie ciekawa rzecz, kulturowa była Warmia, w której wkrótce będą objawienia w Gieczwałdzie i, w, i Śląsk. Dlaczego? Bo przez Śląsk przetoczy się, no na przykład we Wrocławiu będzie zjazd Polaków Śląska, co pokaże, że Wrocław był jeszcze wtedy polski. Przynajmniej miał dzielnicę, a jeden kościół, świętego Mikołaja, chyba do końca istnieje, nawet Rzeszy Niemieckiej, miał mszę po polsku. Oczywiście zabroniono w czasie wojny drugiej, ale wcześniej jakoś to tam działało. Ten Śląsk żeśmy tak wcale szybko i bezboleśnie nie opuszczali, tylko walkę kulturową toczyliśmy bardzo długo. No, i tutaj dokończę trzecie przedwiośnie. Sycylijskie. Otóż właśnie Mazzini, taki główny twórca młodej Europy, złożonej z czterech jej rogów, niektórzy mówią czterech filarów. W Szwajcarii w Bernie, Dziowina Italia, młoda Italia, Jungenddeutsche, młode Niemcy, młoda Francja. Teofil Gautier, taki pisarz też. Jego troszeczkę dokoptowana na zasadzie Francji, nie była potrzebna ta, ta taka właśnie forma, bo miała masonerię swoich, która tam odgrywała rolę, więc ta młoda Europa nie była masońska, Ona była po prostu niepodległością. A czwartą część, właśnie tą wschodnią, utworzyli kto? Polacy, czyli Lelewel i jego e, e, zemsta ludu, która się przekształciła właśnie w młodą Polskę i wysyłała swoich emisariuszy. I tenże właśnie Mazzini wysłał broń i wysłał telegram z Malty, że dostawa została doręczona. No i to oznaczało właśnie powstanie w Palermo, w Messynie, a potem w Neapolu. No ale niestety zostało stłumione. Niektórzy biorą to za początek Wiosny Ludów, bo się data zgadza, 1848, więc przypomnę, przebudzenie krakowskie czy przedwiośnie krakowskie 1846 szwajcarskie 1847 i sycylijskie 1848 ale zgasło to była niestety ta zapałka jeszcze nie zapaliła i dopiero obchody rocznicy krakowskiej rewolucji czy tej rewolucyjnej części naszego powstania w Paryżu doprowadziło do rozruchów obalenia ministra Guizo a w konsekwencji obalenia tronu orleańskiego, który uroczyście porąbano przed ratuszem Hotel de Ville, przed ratuszem paryskim, że raz na zawsze monarchia i tak dalej. No potem było cesarstwo, ale to już trochę, trochę co innego. I, I wtedy dopiero z szybkością dyliżansów, które rozwiozły pierwszą wolną prasę bez cenzury. No i tak się to rozeszło potężnie, że w zasadzie nawet na Islandię dotarły wieści i tam się też rozegrały pewne wydarzenia. No w, Przejrzałem wszystkie możliwe w dostępnych mi językach historie różnych narodów pod 1847, 8 no i czasami 9 roku, no i zawsze znalazłem jakieś przebudzenie, jakieś, jakieś wyjaśnienie, no, jakąś formę wyrażenia swojego istnienia. Narody chciały powiedzieć, że od tej pory istnieją. No, przypomnę, że na przykład fryzowie zaczęli od przybicia swoich postulatów na. Drzwiach kościoła w Homs, to jest zachodni Holsztyn bodajże, albo Szlezwik, już teraz trudno mi tam rozgraniczyć te dwie. My to wszystko widzimy jak jeden pancernik, no ale to są dwie krainy. I że fryzowie są fryzyjczykami, tak to się ładnie nazywa, wtedy te krainy były pod Danią, no i fryzowie zaczęli swoją drogę do niepodległości. No a najbardziej ciekawym, takim kuriozalnym przykładem jest to, że właśnie w Norwegii która też przeszła swoiste przebudzenie, bo tam są dwa języki, więc do dzisiaj w Norwegii się mówi starym językiem, norskim i jakimś tam innym, landsmenem, który jest podobny do duńskiego. Wydano elementarz dla Lapończyków, na przykład. O, takie same przebudzenie przechodziły również w Europie Wschodniej, czyli tej, którą carat rosyjski okupował, ale my o niej po prostu nic nie wiemy. Jedynie udało mi się wziąć do ręki historię Tatarów, wołżańskich. No, to wiemy, gdzie Kazań jest ich stolicą. To jest spora republika dzisiaj, Tatarstan. No i tam po 1848 właśnie znalazłem wydanie wierszy patriotycznych po tatarsku. Pisanych zresztą bardzo dziwnie, bo one były pisane i zarówno literami arabskimi, ponieważ Tatarzy do któregoś tam roku się posługiwali, do, chyba do, do czasów caratu, ale w tym momencie wydano również cyrylicą, ponieważ duża część Tatarów, nazywana kreszczenami, musiała przyjąć pod przymusem jeszcze za Piotra, przepraszam, za Iwana Groźnego, kiedy zdobyto kazań. W 1555 musiała przyjąć chrześcijaństwo wschodnie i posługiwała się pismem wschodnim, czyli Cyrylicą. No i w tych dwóch językach w tych dwóch alfabetach pieśni wolnego Tatarstanu można było sobie przeczytać. Oczywiście ja sobie wiele nie przeczytałem, no po rosyjsku to jeszcze rozumiem, no ale po tatarsku nawet rosyjskimi literami nie da się zrozumieć. Tu musiałbym żonę prosić o pomoc, bo ona się w Tatarstanie, to jest jej rodzimy język. No, ale od razu zapracowała mi w głowie wyszukiwarka, trzeba mieć taką w głowie własną, nie, nie, nie nosić się tam z jakimś Googlem i że inne narody też mogły mieć podobne, właśnie narody ugrofińskie. Jest ich aż osiem. Narody turańskie, Baszkirowie, Czuwasze. No i wreszcie narody Kaukazu. Okazuje się, że Gruzja właśnie przeżywa ogromny renesans. W Gruzji nawet było powstanie w 1948 roku, ale pojęcia o nim nie mamy, no bo Gruzini piszą po gruzińsku, a my nie czytamy. Tym Armenia miała też swój własny kongres, szczególnie z części tureckiej. Oni, pamiętajmy, są pod też trzema zaborami. I wreszcie Azerbajdżan formułuje na przykład taką drobną nazwę, że oni się od tej pory nazywają Azerami. Wcześniej na nich mówiono Turcy Kaspijscy. No i od tej pory oni se zażyczyli. Jest to transformacja bardzo starej nazwy, jeszcze u Herodota zapisanej z perskich czasów Atropatene. Atropatena, wymawiana w tamtejszej mowie, trochę taką sepleniącą wyszło na Azerbajdan. No i tak powstał Azerbajdżan. A więc czy to nazwę czy to właśnie alfabet, czy, czy jakieś pierwsze pieśni patriotyczne, znamionują wiosnę ludów. No to przyjrzyjmy się też powstaniu krakowskiemu, bo to jest taka, myślę, część tej wiosny ludów na ziemiach polskich. Jaka była jego geneza? Czy właściwie można powiedzieć, że działalność imigracyjnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego to, to, jest, Głównie, tak. to jest idea, która, która to powstanie krakowskie wznieciła? Ten zryw krakowski, tak? W tym czasie. jedna rzecz trzeba powiedzieć, to idzie, tak jak już wspomniałem, z szybkością dyliżansu. Jeżeli wybuchło 13 kwietnia w Wiedniu potężne powstanie, no powstanie, może demonstrację, no, ale przynajmniej no, ogromny zryw, to wiadomo było, że na 15 on dotr, dotrze do, do Budapesztu, no a 16 już bodajże czy 17 dotarło do nas tuż przed Wielkanocą zresztą. I spowoduje, że na co najmniej dwa dni Kraków będzie wolny. Rzeczywiście w lany poniedziałek Krakusi się zbuntowali i wojska e, austriackie uciekły z miasta, ale nie uciekły z Wawelu. E, no, e, był tam taki dowódca o e, włoskim nazwisku, chyba Castiglione, no i on postawił, oczywiście Austriak, postawił e, ultimatum, że jak się Kraków nie podda, no to niestety o świcie następnego dnia e, zbombardował. Nasz Kraków. 150 domów, 150 razy wystrzelono rozżarzonymi kulami. To jeszcze takie świństwo robiono, że do armaty wrzucano wcześniej nagrzane kule i gdy te uderzyły, po pierwsze miały siłę burzącą, no ale to tyle, co waży ta kula. One niedużo ważyły. Natomiast jak się wbiła w drewniany dom, no to już po dwóch, trzech minutach był pożar. No i ten pożar spowodował, że Kraków się ugiął. Tak, tylko to nie było pierwsze miejsce. Tutaj żeśmy trochę takim jumpem przeskoczyli parę rzeczy, po prostu zaczęły się najpierw demonstracje. Demonstracje wielkanocne, właśnie ta proklamacja szlachty w międzyczasie. Ja nawet nie bardzo mi się udało ustalić, w jakiej formie to było. Prawdopodobnie były to uletki w kościele. Taki to był zwyczaj, który każdy wychodził z takim czymś. No, wtedy nie było takich pisemek parafialnych, jak dzisiaj, no to właśnie się takie rzeczy rozdawało. I. Yy, yy, yy. Przedstawiciel cesarza pana, pamiętajmy, Kraków został wcielony do Galicji, ale był oddzielną jednostką. Właśnie do Austrii został wcielony, nie do Galicji. Nie był Galicją. Był Wielkim Księstwem, wcześniej była Rzeczpospolitą, no to zamieniono na Wielkie Księstwo Krakowskie. Właśnie do końca istnienia Austrii to nie była Galicja. Galicja była za Wisłą, jak mówiono mi również dzisiaj. A tuż i dlatego stolicą Galicji był, był lwów a stolicą tegoż księstwa był Kraków. I powstała awantura polegająca na czym? Na wydaleniu właśnie emisariuszy TDP, czyli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Alciato i inni zostali wyrzuceni. Gdzie zostali wyrzuceni? Do najbliższej stacji kolejowej. bo wtedy była kolej, pamiętajmy, warszawsko-wiedeńska i było w Szczakowej, było takie oddzielenie do Krakowa. No, i tam ich wywieziono, i, i, i tam ich pożegnano. No i wydawało się, że będzie spokój. Równolegle z wydarzeniami krakowskimi idą wydarzenia w państwie pruskim. Z tym tylko, że one mają swój początek 19 kwietnia nie pamiętam, to chyba będzie Wielka Środa Mianowicie, czy, 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 nie wiem, czy jest Wielki Poniedziałek, czy dopiero od środy liczymy Wielki Tydzień? No właśnie, to od Wielkiego Czwartku, De, de facto, facto. tridum paschalne, ale, ale Wielki, Wielki Tydzień mówi się kiedyś, tak. Od, tak. Od, 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 niedzieli, od niedzieli palmowej. Od niedzieli palmowej. No to tak. Tak, zgadza się to. Wtedy jesteśmy w Wielkim Poniedziałku i wybuchło wtedy potężne rzeczywiście, em, może nie, właściwie tak się nazywa, Powstanie Berlińskie. Ogromne rozruchy w Berlinie, które uu, przewyższyły nawet to, co było w Wiedniu i w Krakowie. No, w Wiedniu doszło do czterech powstań, w tym w ostatnim, październikowym, dowodził BEM całością nawet obrony. No a kiedy padła ta obrona? Z tego samego powodu, co w Krakowie czyli bombardowania miastom. Windisch Grec zbombardował własną stolicę. Wtedy po raz pierwszy obchodzili Wiedeńczycy bitwę wiedeńską. Pamiętajmy, że to jest rocznica półokrągła. 48, a 83 to jest tam 250 lat chyba, czy, 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 czy 275 lat. Czy 170, nie pamiętam. Trzeba by to policzyć, ale jest to półokrągła rocznica i wtedy na Kalenberg poszli wszyscy młodzi Wiedeńczycy z pochodniami dziękować Polakom za... Za uratowanie miasta. I Polacy stali się bohaterami wiosny ludów w tych krajach. To tutaj postawmy przecinek. Wrócimy do Państwa za chwileczkę. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu echa historii, rozmawiamy o wiośnie ludów na ziemiach polskich. Geneza, przebieg wydarzeń, skutki. Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta, autor książek historycznych, jest gościem. Tego wydania Nocnych Światł. wracamy do Państwa za chwilę i zapraszamy na Facebook profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. W nocnych światłach dzisiaj cykl echa historii. Zgodnie z obietnicą kontynuujemy temat sprzed miesiąca, tym razem o wiośnie ludów rozmawiamy, ale na ziemiach polskich. Geneza, przebieg wydarzeń i skutki o tym mówi dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta. No, za, no, zapędziliśmy się do Berlina, ale wróćmy jednak na Ziemię Polską. Bo... Ale Berlin był wtedy najbardziej Ziemią Polską. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że no, rok wcześniej, nie cały rok oczywiście, skazano 175 polskich patriotów właśnie 1846 roku. Pamiętajmy, tam nie wybuchło powstanie, bo aresztowano i Mirosławskiego i, i, i całą jego świniarę go aresztowali. Doniósł oczywiście kolonista niemiecki. Niemcy wpadli na taki fatalny czy też paskudny pomysł, że w każdej polskiej wsi pakowali jednego kolonistę, który miał donosić na pozostałych. No i taki właśnie doniósł, że tam się długo światło świeci, i Mirosławskiego wsadzili do mamra. I w trakcie tego procesu no, kilkanaście osób, już teraz dokładnie 17 chyba, wskazano na karę śmierci. I oni już czekali, i to jeszcze toporem, bo to w Moabicie, że, że mieli być, i nagle wybucha wiosna ludów, i ich wszystkich wpuszczono. Można powiedzieć, że wiosna ludów w Berlinie była pod polskimi hasłami. Dlaczego? Dlatego, że obowiązywał jeszcze układ zwany Świętym Przymierzem paskudny układ, w myśl którego jeden kraj miał prawo wkraczać do drugiego, gdyby u niego się jakieś tak zwane nieporządki działy. No to no? trochę tak jak Rosja dzisiaj, prawda? Że no tak. wszędzie tam, gdzie uzna, że się dzieje coś takiego, ta, coś takiego, wkracza, co ja. ci co się nie podoba, to ma prawo to, o, interweniować. Ona ma prawo tak. i to prawo sobie sama przyznaje. No więc tutaj wszyscy władcy sobie przyznali. Dziwna rzecz. Wy, wyłamała się z tego tylko Wielka Brytania, która po prostu miała już demokratyzm pewien u siebie. Papież i sułtan turecki, który powiedział, że żeś takich chrześcijańskich porządków nie będzie słuchał, obrzydliwych zresztą. A przeciwko niemu wystąpiła właśnie temu świętemu przymierzu, a nie sułtanowi, wystąpiła oczywiście Młoda Europa. Młoda Europa się zresztą rozwinęła, już prawie każdy naród był. Powstała, powstał, obok, oczywiście, młoda Helwecja była gospodarzem, ale powstała młoda Bośnia, młoda Chorwacja, młode Węgry. No, młoda Polska to właśnie jest odłam e, TDP i tych wszystkich patriotów, którzy wyruszyli z Francji do Polski. E, nawet młoda Hiszpania na, nawet młoda e, m, Barce, w Barcelonie, młoda Katalonia też się pojawi. No a na koniec, już takim potępieniem całkowitym tej idei, to będą młodoturcy, którzy wymordują Ormian, młodą Armenię zamordują. O, no to już będzie w ogóle no, Armenia nie, nie, nie zdążyła być młoda. No, po prostu, tak, ona, bo, bo ona została była, zamordowana na początku. Od, od razu tak. Armenia nie zdążyła być młoda, a Turecka się niestety zdegenerowała. Ale to pominimy ten ruch, wróćmy do Berlina i w trakcie tych uroczystości odkryto, bo to dwa dni trwały, nawet trzy, wtedy wyszedł cesarz, czyli, przepraszam, król pruski, Fryderyk Wilhelm IV i powiedział Meine liebe Berlineren, no moi kochani Berlińczycy i zaczyna do nich się tam łasić i... Ku swojemu zdziwieniu, no, doszło do porozumienia między demonstrującymi Berlińczykami, wszystkim żądano parlamentu, konstytucji, no, podstawowych zasad, dzisiaj byśmy powiedzieli, elementarza demokracji. I on się na to zgodził. No i teraz ruszyły reformy w tym kierunku. I nagle się wszyscy za głowę złapali, jeszcze u nas było cicho i, 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 i ponuro, że Rosja wkroczy. I wtedy właśnie z, z ogromną rolę odegrał tak zwany wstały. Chyba jedyny w Europie przywódca, który się przewinął aż przez cztery kraje, mianowicie Ludwik Mierosławski. Na rękach go niesiono no i zawarto z nim układ, że on przygotuje Polaków, którzy natychmiast ruszą z kosami na ruskich, no takich nazwijmy na kozaków, gdyby ci chcieli do Prus wkroczyć i tutaj Fryderykowi Wilhelmowi w jego własnym domu zrobić porządek. Trzeba przyznać, że nawet sam Wilhelm, yy, Fryderyk się tego przestraszył, że mu tu Ruscy z nieproszoną pomocą przyjdą, a byłoby tak. Pamiętajmy, rok później rosyjskie wojska wkroczą na Węgry no i zdławią, głównie one zdławią rewolucję węgierską, a właściwie powstanie narodowe. To już nawet nie rewolucja była. I z takim właśnie posłaniem popędził nasz Ludwik Mirosławski do Poznania, gdzie ukonstytuował się Komitet Narodowy. No, niewiele brakowało, a ten komitet wy, wyszarpnąłby, w stosownym momencie oczywiście, kłopotów domowych, autonomię w rozmowie tyle tylko, że jego delegaci, tego komitetu, którzy z kolei przyjechali do Berlina, stchórzyli w ostatnim momencie. No ale Henryk Poniński w ogóle go wydał, tego trzeba zacząć. No, Henryk Poniński, tak, tylko on potem, on potem straci, straci syna, bo jego żona była w ciąży, ale on, on jest zdrajcą, że tak powiem, z, z poprzedniego powstania. Natomiast tutaj. Prusacy dadzą zgodę na formowanie w czterech obozach czegoś na, na wzór samoobrony polskiej. Takie zelpszyce. I rzeczywiście to stanowiło podstawę pod przyszłą autonomię. Więc zrobiono coś takiego, jak rozgraniczenie powiatów, gdzie Polacy stanowili. Dużą większość i Polacy, gdzie stanowili mniejszą większość. I tak wszędzie byli większością. Z tym tylko, że no w niektórych był tylko jeden kolonista wepchnięty na siłę, a w, kilich, w innych były niewielkie kolonie niemieckie. Tam, gdzie Niemcy byli choć trochę w jakiejś grupie, jak to mówiono, chociaż dziesięciu w zborze protestanckim, no to już autonomia była dawana obu grupom. No i w ten sposób dochodzi do zatrzymania ruchu. Dzisiaj byśmy powiedzieli rewolucyjnego, no ale wtedy był to powstańczy ruch w poznańskim i dla porozumienia się z Poznaniakami, z Polakami, pamiętajmy, tam szlachta stanowiła bardzo ważną, a jeszcze nawet magnateria, choć ten czapski spokrewniony z Hohenzollernami, Antoni Radziwił. Przecież jest, jest częścią domu hohenzolernowskiego. Były szanse rzeczywiście na dogadanie się z hohenzolernami. Oni jeszcze wtedy nie byli nacjonalistami. Uważali Polaków też za swoich obywateli. Nazywano ich prusakami polskojęzycznymi. Oczywiście słowo prusak nie było odrębne od niemieckiego, więc tutaj trochę można było być różnojęzyczne. Byli prusacy litewskojęzyczni i tak dalej. To trochę brzmiało jak Szwajcarzy albo jak Amerykanie. No, coś Takiego dziwnego. I w tym momencie zostaje wysłana bardzo ważna zresztą, bo to jest ostatni moment porozumienia z Niemcami, prawdziwego. Misja Willis Sen Willisen został mianowany w panice wręcz przez kogoś w kształcie premiera. Pamiętajmy, tam jeszcze nie ma konstytucji. I wysłany do, w Poznańskie do ratowania sytuacji. I on się dogadał. Dogadał się z, zarówno z członkami, pamiętajmy, Cieszkowski, Trentowski to są główne postacie, Libelt to są główne postacie Komitetu Polskiego w Poznaniu. Co ciekawe, ta mobilizacja polska i tak zwany obszar polski omijał Poznań. W Poznaniu uważano już za stracony, ale Gniezno nie. No i w tej sytuacji. Dano zgodę, rzeczywiście, zawarto kompromis. Wilisen w Jarosławiu 11 kwietnia dogadał się, e, zarówno z komitetem, jak i z Mierosławskim. To nie są tożsame. Mierosławski par do powstania. Komitet robił wszystko, żeby go nie było. Zresztą w 70 lat później, w 1908, dokładnie tak samo było. Tyle tylko, że wtedy powstanie było dobrze przygotowane. Teraz zresztą też. I Udało się właśnie w tych obozach, dano mu zgodę na cztery obozy, jakbyśmy to powiedzieli, werbunkowe. I rzeczywiście w Pleszewie, w, w, bodajże w Mierosławiu oraz w Książu. Czwartego nie pamiętam. Zostały roz, rozstawione grupy, ale ograniczono mu liczbę ludności, liczbę werbunkowych żołnierzy. I on wpadł na pomysł rotacyjny. Każdy był po tygodniu albo po kilka dni. Szedł do domu, przychodził następny. Stan był taki sam, ale przeszkolonych ludzi było oczywiście dziesięciokrotnie więcej i wszyscy byli pod e, tak zwanym wigilantem, czyli, czyli got pogotowiem bojowym, o tak byśmy to powiedzieli. No i pewnie by tak trwało dalej. To była zresztą dobra podstawa pod autonomię, gdyby nie miejscowi. Prusacy, którzy wcale nie mieli żadnych ugodowych, którzy po prostu chcieli iść na noże z Polakami, no albo oni, albo my. Tutaj, się, jak ma iść kolonizacja niemiecka, to Polacy mają być pod butem i żadnych tu ulg. No i oni właśnie sprowokowali, sprowokowali pierwsze starcie, dające początek czemuś, co byśmy mogli nazwać i już nazywamy powoli powstaniem kwietniowym. Wszystkie powstania mają swój początek w jakimś miesiącu. Więc skoro jest listopadowe, skoro jest styczniowe, skoro warszawskie jest sierpniowe, no to czemu Wiosna Ludów nie ma być kwietniowa? I 20 kwietnia w Trzemesznie dochodzi do pierwszego starcia. Rzeczywiście. I potem już błyskawicznie leci iskra. Wszystkie obozy zostają zmobilizowane. Jest tego ponad 10 tysięcy. W międzyczasie dochodzi do e, wieści, przychodzą wieści, e, że e, Kraków się zbuntował. No. To jest ogromna nadzieja. W Moszynie, w Mosinie właściwie, Krauthofer-Krotowski to jest taki człowiek, który no, wywodził się z rodziny niemieckiej, ale uznał się za Polaka. Prawdopodobnie matkę miał Polkę, lub. No, bardziej kochał Polskę i przy, przyjął sobie nazwisko Krotowski i m, on założył w Mosinie Rzeczpospolitę Polską, którą się nazywa popularnie Mosińską. Co jest... Gdzie Polak, tam Rzeczpospolita. Nawet na Kamczatce mieliśmy Rzeczpospolitą, już nie mówiąc nad Bajkałem. Natomiast m, w tym przypadku wieści z Krakowa, no, poruszyły niesamowicie. Niestety, już następnym dyliżansem przyszła wieść, że Kraków zbombardowany, Castiglione uruchomił te armaty Pamiętajmy, te straszne armaty, które nam wtedy podpaliły Kraków, przetopiono potem na baldachim nad Piusłudskim, który dzisiaj mówi: Choć ciała śpią, duchy czuwają. Więc to jest taki, takie nasze zwycięstwo nad tą tragiczną dla Krakowa wiosną ludów. I na wieść o zbombardowaniu Krakowa, pamiętajmy, to był 26, lany poniedziałek, 26 kwietnia, um, uderzył Brandt. Żołnierz Legii w Nadwiślańskiej, piękne pamiętniki napisał, bardzo mile o Polakach pisze, który również czuł się Polakiem, walczył z Florianem Dąbrowskim i książ niesamowicie bohatersko się bronił. Tam zginęło kilkaset osób, a ciężko ranny Florian. Umierał na rękach Branta. Brand do niego po polsku rozmawiali i, i obiecał, że się no, przede wszystkim jeńcami i rannymi zajmie. Miasto zostało w straszny sposób zdobyte, ale nie obrabowane. Właśnie Brandt temu zapobiegł. No Brandt był, Józef Brandt był oficerem pruskim, był generałem pruskim. Ale proszę przeczytać, po polsku są, zdaje się, w wydawnictwie Napoleon V czy coś w tym rodzaju, e, pamiętniki generała Branta. E, nie był, nie, Józef to był nas przecież malarz. On był spokrewniony rzeczywiście z Józefem Brantem, a sam się nazywał. No, niezgadne chyba Wilhelm, jakieś niemieckie nazwisko takie. Faktem jest, że tam nastąpiło coś takiego jak właśnie walka w jednej duszy dwóch narodów, czy Niemca, czy Polaka i książ był tego właśnie świadkiem. No i od tego momentu już następuje druga faza zrywu, czyli już regularnego powstania. W którym no, wszyscy chłopi, właściwie wszystkie zagrody, wystawiały jednego walczącego z kosami, z flintami, z, z czym kto miał, nawet z widłami, ruszyli do powstania. W tych czterech obozach, w Nowym Mieście jeszcze. I doszło do, już wkrótce, doszło do kolejnego spotkania, do kolejnej bitwy pod Miłosławiem. To jest już 30 kwietnia. I Mierosławski, podobieństwo nazwy, zwy, zwycięża. Rzeczywiście w krytycznym momencie, kiedy już nasi się bronią tylko, tylko na cmentarzu i generał Blumer tam atakuje z wszystkich możliwych stron, Blumen, to nagle przychodzi jeden z obozów na pomoc od północy i rozbija tych, tych Prusaków. Prusacy zaatakowani, no nagle im w plecy ktoś strzela, a przynajmniej koło ucha, rzucili się do ucieczki. Wygraliśmy bitwę pod Miłosławiem. No i w tym momencie formuje się rząd polski, formuje się już dywizję, tworzą, jest tam Elżanowski. Jeden z dowódców tegoż powstania. I już kilka dni prusacy rzucają następną kolumnę, a ta stoczy bitwę pod Sokołowem. To wrócimy do tego miejsca za chwilkę. Teraz krótka przerwa. Dzisiaj przypomnę w Nocnych Światłach cykl echa historii. Rozważamy te wydarzenia, które miały miejsce grubo. Grubo ponad 180 lat temu. To był rok 1848. 175, przepraszam. Półokrągła. Tak, półokrągła, półokrągła. Tak, zgadza się, dziękuję za sprostowanie. Ziemia, ziemie polskie, wiosna ludów na naszych ziemiach, geneza, bieg wydarzeń i skutki, o tym opowiada dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W nocnych światłach dzisiaj cykl Echa Historii. Rozmawiamy o wiośnie ludów na ziemiach polskich jej genezie, biegu wydarzeń i skutkach. Dr. Krzysztof Jabłonka jest z studium, historyk, dyplomata, publicysta. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy. E, bitwa pod Sokołowem nas czeka za chwilkę. E, przejrzenie się, jak ona mm. przebiegała, ale e, jeśli chodzi o Ludwika Mierosławskiego, to tutaj e, małe wtrącenie mm. e, z mojej strony, bo e, on oprócz tego, że e, był no, przywódcą i, i niekwestionowanym, mm. e, to był też wynalazcą. Przecież skonstruował tak. Tak. tak zwany tak. Kosowus, prawda? Kosowus, tak. Ten, ten pomysły, pojazd tak. bojowy napędzany Siło mięśni, uzbrojony w kosy i, i, i rakiety, fajerwerki, no takie, tak. które kiedyś w bitwie pod Olszynką Grochowską zostały użyte, żeby tak, płoszyć konie. Kongrewskie, tak? Race kongrewskie. kongrewskie, dokładnie tak. No i te kosmozy zostały zastosowane w barkach, aczkolwiek no, okazały się niestety zupełnie nieprzydatne. Jak wieśnie się konstruktor nie chciał przyjąć tego do wiadomości. Długo, forsował ich użycie, tak, tak. Tak. No, on tragiczny miał życie, no mógł zostać bohaterem narodowym większego kalibru. Ja bym go zresztą na straty nie spisywał, na jakąś maleńką uliczkę w Warszawie. Dlatego, że on w sobie uosabia najlepiej wiosny ludów. Najlepiej. Wodzem był w miarę szczęśliwym. Pamiętajmy, że on wygrywał te bitwy. No i tu chcę się skupić właśnie na bitwie sokołowskiej z jednego powodu. Jest to tragiczna bitwa, to trzeba od razu powiedzieć, ale Bitwa, która zostawiła gigantyczną, nie no tylko wyrwę pokoleniową, bo ginie kilkaset osób, zaraz powiem jak, ale i y, ogromny y, dług do spłacenia wśród następnego pokolenia. To właśnie synowie. I wnukowie tych, co padną z kosą w ręku na polach Sokołowskich, wyzwolą Wielkopolskę. Ta siła powstania Wielkopolskiego z grudnia 1918 roku bierze się właśnie z pola Sokołowskiego. Wszystkim, którzy będą z Warszawy jechać do Poznania, a wszystko jedno zresztą skąd oby ze wschodu, polecam między Wrześnią a Sokołowem jest pole, które widać z em, okien pociągu. Tylko trzeba wiedzieć po której stronie. I to jest to właśnie, szkoda, że ono nie jest upamiętnione. No i trzeba wiedzieć, Każdy które pole. przyzwoity naród, takie pole, racławickie, racławickie też jest mizernie, a już o Maciejowickim to w ogóle nie wspomnę, gdyby nie dwie kosy przy drodze, to nikt by nawet nie wierzył, że tam jakaś bitwa była. No ale to są niestety nasze bardzo y, złe nawyki. Y, y, nie czczenia bitwy tam, gdzie ona się odbywała, bo to najlepiej do młodzieży przemawia, no to przejdźmy, ona często jest nazywana bitwą pod wrześnią, chociaż akurat niezbyt prawidłowo, bo do tej wrześni to jednak trochę miejsca. Września była na południe od tego pola, a jak się jedzie pociągiem, to oczywiście ono jest też na południe, między wrześnią a tą linią kolejową. Tylko linia jakby biegnie przez środek tego pola dosłownie. I tam doszło do czegoś, co byśmy nazwali szarżą, gdyby nie to, że była na piechotę czyli atak polskich kosynierów na kilkanaście armat pruskich no prawie powtórka z Racławic z tym że te armaty zabiły 257 osób też strzał takiej armaty zabijał do 20 osób bo to jedna, druga, trzecia, czasami kule zresztą pamiętajmy, armatnie miały tą stronę. One nie wybuchały tak jak dzisiaj, bo nie miały pocisków. Czasami kartacze miały oczywiście. Natomiast one się odbijały. Nie bardzo było wiadomo, gdzie ta kula poleci, więc jak ona się ślizgała po polu, to leciała w niewiadomym kierunku i zabijała ludzi, którzy nie byli się w stanie przed tym obronić. Więc to robiło straszliwe wrażenie. I jak pierwsze te pociski doleciały właśnie do szyków polskich, to no, dowódcy się zorientowali, że nie ma co tutaj siedzieć w tym ogniu, bo za chwilę się, pierwsze były niecelne zresztą, że się zaraz wstrzelą i rzucili, zresztą sami chłopi zrozumieli, że jedyna, jedyny sposób wyrwania się z tej sytuacji to atak. Kosynierów z kosami na armaty. No i jeżeli ktoś mówi, że kiedyś Polacy porywali się z kosami na armaty, no to właśnie tutaj to jest najlepsza ilustracja. Od razu powiem, zanim mnie tu ktoś za język złapie wygraliśmy tę bitwę. Te kosy pokonały armaty. Oczywiście pamiętajmy, że armatę trzeba ładować, to trwa kilka minut, ale kiedy pierwsze właśnie kule trafiły już w kosynierów, no kosynierzy dostali prawdziwego pędu. To był podobno huraganowy bieg z potężnym krzykiem, z potężnym śpiewem, okrzykiem raczej, bo to... I wbili się w szyki pruskie, pamiętajmy, że przed armatami była armia ustawiona normalna, z taką siłą, że mimo karabinów, bagnetów i wszystkiego, co tam mieli... Szabel, prusacy po prostu zwiali. I nasi dopadli te armaty, no, pokonali tą obsługę. Obsługa zresztą też w porę uciekła i y, zakończyła się zwycięstwem. No to można powiedzieć, że te szarża na armaty, to. To polska specjalność, to, bo mamy raz łabice, tutaj sokołów, no a wcześniej przecież no, jeszcze tak. samosiera. Samosiera, <laughs> tak, oczywiście. No w tym sensie to jest, pamiętajmy, to jest walka ducha z materią, czyli ducha z techniką. Ci ci już nie mogli odpuścić, nie mogli uciec, nie mogli się rozbiec, bo wcześniej to oni unikali tych pocisków. jak widać tą kulę lecącą, one tak za szybko też nie lecia, więc się tam chowali na różne sposoby. Tu już nie, tu już poszli na całość, zginęło rzeczywiście. Dwustu kilkudziesięciu tylu zresztą tam pochowano. I zwycięstwo nad Blimerem, Blimenem odnieśli. I co dalej? No i 3 maj. Nastąpił. Pamiętajmy, bitwa jest 2 maja. Polecam zapamiętać. Niech się tam wreszcie młodzież zbierze. W końcu jest to święto flagi narodowej. No niech na tych, na tych polach sokołowskich, kiedyś załopocze biało-czerwona, na stałe. No a 3 maja właśnie proklamowano odrodzenie Rzeczpospolitej Polskiej. W, w czym? No przede wszystkim w Mosinie, Krauthofer-Krotowski i we wszystkich obozach Polski. Przeżyli Polskę. I słuchajcie Państwo, tych kilkanaście dni, że oni 9 już będą kapitulować w bardo Wrześnińskim. wystarczyło, żeby ci ludzie do końca czuli się obywatelami polskimi, a pruskie państwo, które przecież będzie jeszcze nad nimi 70 lat dominować, traktowali jako przejściowe zjawisko, które prędzej czy później ustąpić musi. Nie dali się już w żaden sposób, przede wszystkim techniką, którą prusacy dysponowali, przekupić a potem Cesarstwo Niemieckie, nie dali się ściągnąć o tak zwanego rozwoju cywilizacyjnego, gdyż wiedzieli, że wszystko, co po niemiecku będzie Polsce szkodzić. No, inaczej sądzili dowódcy. Tu nastąpiło pewien nieporozumienie i rozbrat. Ostatecznie pozbawiono Mierosławskiego dowodzenia i 9 maja oddziały składają broń, ale w akcie mówi się o zawieszeniu powstania. To nie jest klęska, to nie jest kapitulacja, to jest przerwanie działań wojennych. Dokładnie na tej samej zasadzie powstanie warszawskie kończy. Nie ma aktu kapitulacji, jest akt przerwania działań wojennych i Prusacy tutaj poszli już na wszelkie możliwe ustępstwa. Oni naprawdę mieli nóż na gardle, bali się, że się to przeniesie na inne obszary, nie tylko zresztą przez Polaków, ale również nie tylko, nie tylko przez inne narody, ale przez samych Niemców. I w tym momencie wypuszczono, znaczy zastosowano absolucję, czyli nie było represji i wypuszczono dowódców. No i Mirosławski jako obywatel francuski, pamiętajmy o matkę francuską, wyjechał i za chwilę już go wynajmą Sycylijczycy. W zimie będzie dowodził w bitwie pod Katanią. No o tyle w pechowo dowodził. Oczywiście nie mogli go zrobić wozem naczelnym. Aczkolwiek on dowodził, bo on się znał na tym. Tylko jakiś tam villa Franka był czy inny, który się na dowodzeniu słabo znał. No ale skutek był taki, że, że ci Sycylijczycy źle się popisali, bo uciekli po prostu z pola walki. Bitwa była przegrana. Wtedy no, zdenerwowany Mierosławski powiedział, że z takimi patałachami to on walczyć nie zamierza. I opuścił Sycylię i wtedy już na niego Niemcy czekali został przez Niemców zaproszony na wodza naczelnego powstania Badeńskiego. W tym czasie Schneider dowodzi, powstanie, Schneide, dowodzi powstaniem w Palatynacie. Przypomnę, Palatynat, e, palc po niemiecku, e, to jest ten kawałek z Moguncją, e, który się mieści z Arenem. Między Francją a Arenem jest taki obszar. E, nieco dalej jest jeszcze e, obszar Saary, no ona później się wyodrębni, no i Luksemburg. A po wschodniej stronie Renu jest było księstwo Badeni, no dzisiaj Land Badenia und Württemberg, czyli z Württembergią I tam zbuntowano się na tyle skutecznie, że książę badeński ustąpił w wielu wypadkach i sformułowała się Republikańska Armia Badeńska. No i na jej czele właśnie wystawiono Mirosławskiego. Dlaczego? Dlatego, że miano stuprocentową pewność, że nie dogada się z Niemcami. Znaczy się po niemiecku świetnie mówił, ale miał inne poglądy. I tu zdumiewająca rzecz. Prusacy wtedy wyślą karną ekspedycję, która ma stłumić powstanie badeńskie. To jest już 1849 rok, też wiosna, bo aż do listopada będzie Rasztat się bronić. I nagle pod Weissenhofen, bodajże jak dobrze pamiętam, jego przeciwnikiem jest ten sam Blumen, którego on pokonał dwukrotnie na terenie Wielkopolski. I znowu wygrywa tę bitwę. No niestety Prusacy przez Wirtenbergię obeszli granice Badeni. Tam były pokręcone te linie. Oni naprawdę tam tą granicę pilnowali i tak dalej, bo wcześniej to były tylko cła graniczne. Tam nikt nie, płota nawet nie stawiał, a teraz już tak. I e, część Badeńczyków przechodzi jednak na stronę tak zwanej reakcji, czyli monarchistów, e, składa broni przed Prusakami. To jest po prostu najazd pruski. No i jeden z e, historyków niemieckich, bardzo zresztą rzetelny, Engelmann, nazwał całą tą wiosnę ludów, a późniejsze zjednoczenie, podbój Niemiec przez Prusy. No I tak to wyglądało. O ile Włochy się jednoczą w sposób autentyczny, to Niemcy jednoczą się w sposób sztuczny. No i nastąpi i Badeńczycy bronią wolnościowego ducha Niemiec. Przegrana Badeni jednocześnie była przegraną tej demokratycznej linii niemieckiej. Powstanie linia totalitarna, która da nam potem Bismarcka, a w konsekwencji i Hitlera. I ostatnia właśnie twierdza Rasztat się dość długo broniła. I wtedy rząd tej Badenii taki piękny list wystosował, dziękując Mirosławskiemu za to, że dowodził ich armią. Bardzo go przepraszali, że, że nie wszędzie mogli zdać egzamin. No, setki Polaków tam ściągnęło, powstał nawet Legion Polski, i do dzisiaj Badenia jest krajem, w którym się Polskę wspomina jak najlepiej. Z badańczykami naprawdę to jest, to jest ogromna różnica, jak z Prusakiem jak z Badańczykiem. I tam mit polski przetrwał do dzisiaj. Znana jest taka tragedia Oborskiego, który no, też dowodził w tym i e, współdowodził w tym powstaniu. No jakiegoś dość poważnego zgrupowania, wyższego niż kompania, chyba batalionem dowodził. No i się nieszczęśliwie zakochał. No i okazało się, że ta jego wybranka była agentką pruską. No i w ten sposób on niechcący jakby przepuścił wojska Pruskie przegapił, nie zdążył, został, został wymanewrowany no, przez to, że się wygadał, prawdopodobnie, i dopadli go prusacy i go rozstrzelali. I wszyscy się dziwili dlaczego, a właśnie dlatego, żeby nie wygadał, że, był, że, że został przez agenturę oszukany. No więc tam były represje poważne. E, przywódcami tegoż powstania był chociażby Słynny Bolzano. Takie włoskie nazwiska mieli niektórzy Niemcy w tamtym terenie. Pamiętajmy, to już jest pogranicze alpejskie. No i młode Niemcy, Jungenddeutsche, giną. Giną w walce w 1949 roku. Powstanie w Niemczech jeszcze wybuchnie w Monachium. Wittelsbachowie też pójdą na ustępstwa, wprowadzą konstytucję, będzie powstanie w Saksonii. A więc Drezno się zerwie i też dostanie wreszcie Łużyczanie również przeprowadzą swoją wiosnę ludów i dostaną tak zwany mandat Łużycki czy też specjalny dokument o swojej językowej i kulturowej autonomii, o którą zresztą walczyli i tak dalej. W Brunschwiku, w Hanowerze, Hanower wtedy podlegał władcom brytyjskim, ponieważ dynastia z Hanoweru została wzięta gwelficka do, do Wielkiej Brytanii, no właśnie z tej, z tej linii pochodziła Wiktoria. No i Kończy się wiosna ludów w Wielkopolsce, właśnie tym słynnym, tam też powinien być jakiś pomnik, z słynnym rozbrojeniem wojsk w Bardo Wrześnieńskim 9 maja 1848 roku. No, przypomnę, że. Z 8 na 9 maja 1945 roku Niemcy, też tym razem Niemcy musiały kapitulować. Natomiast echo tego powstania bardzo ciekawie rozwinęło się na terenie dzisiejszej krainy, to jest pogranicze pomorsko-Wielkopolskie, ale w Pomorzu, na Pomorzu i dotarło aż do Kaszubów, którzy przeżyli coś, co byśmy nazwali przebudzeniem narodowym. Warmia się wtedy przebudzi. Ba, kapitalny ruch narodowo-odrodzeniowych, głównie chodzi o mowę polską, przejdzie przez Mazurów. Ci Mazurowie, którzy dotrwają do Polski, no właśnie zawdzięczają to swojej wiośnie ludów. Pojawią się pierwsze książki pisane gwarą mazurską po polsku, ale szwabachą, czyli takim alfabetem niemieckim. To trzeba znać, ten alfabet on się niestety różni tam trochę. No, i w ten sposób ewangeliccy nawet pastorzy, jak Gizewiusz czy Mrągowiusz, po którym mamy Giżycko i Mrągowo, będą nauczać po polsku religii protestanckiej. No, niestety, skutek protestantyzm miał to do siebie, że to była religia państwowa. I kapłani byli urzędnikami państwowymi, i już następcy Mrągowiusza i Gizewiusza po prostu zgermanizują nam. Y, 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 Mazurów, a dlaczego Warmianie się nie dali z Germanii, bo byli katolikami. To wrócimy do tego wątku. Mm. Y ponieważ zbliża się półmetek nocnych światłów, za chwilkę północ, to teraz krótka przerwa. Dzisiaj przypomnę w nocnych światłach, w ramach cyklu Echa Historii rozmawiamy o wiośnie ludów na ziemiach polskich. Geneza, bieg wydarzeń, skutki. Doktor Krzysztof Jabłonka jest w studiu, historyk, dyplomata i publicysta. Wracamy za chwilkę. Państwa zapraszamy jak zawsze na Facebook. Od trzech minut mamy wtorek, 6 czerwca. Nocne światła trwają od godziny w tym wydaniu programu w ramach cyklu Echa Historii rozmawiamy o wiośnie ludów, tym razem na ziemiach polskich. Geneza, bieg wydarzeń i skutki, o tym mówi dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta, autor książek historycznych. No właśnie, no to jesteśmy w takim momencie, że właściwie można by powiedzieć, iż tworzą się nowe Niemcy, ale... No parlament trwa tak parlament. w Frankfurt, nad Menem, wydaje się nawet, że tam stolica będzie. No, ale... Ale, no tak, ale spójrzmy jeszcze na Galicję. Na, do Galicji trzeba będzie wrócić, ale to za, to za chwilę, dlatego że wszyscy patrioci polscy po prostu uciekli na Węgry. I Węgrzy mają w swoim podręczniku, oglądałem, to ktoś mi przetłumaczył, bo oczywiście węgierski jest zbyt trudny, żeby, żeby nawet przy dużym wysiłku em, intelektualnym to przetłumaczyć, że e, polskie powstanie wybuchło na Węgrzech. Ponad 20 tysięcy Polaków przewędrowało przez, ciśnin, przez Przełęcze Karpackie i włączyło się pod koniec 1948 roku pod wodzą zresztą trzech wybitnych dowódców, trzech generałów. Armią Siedmiogrodzką dowodził generał Józef Bem. Henryk Dębiński, kiedy dowodził Armią Północną, razem z generałem Klapką, też pochodzenia polskiego lub słowiańskiego, no, ale Węgra. Natomiast był jeszcze generał Józef Wysocki, nie byli z Piotrem oczywiście, który dowodził będzie Legionem Polskim, liczącym około 10 tysięcy chłopa z bagnetami i, i drugie 10 było rozsiane po pozostałych wo wojskach węgierskich. O tej wiośnie węgierskiej to za chwilę będę mówił, bo chciałbym dokończyć wątek jeszcze poznańsko-warszawski. Otóż do Warszawy dotarła wiadomość właśnie o próbach czy też w postanowieniu kapitulacji jak wtedy mówiono a właściwie przerwaniu działań wojennych prusacy rzeczywiście ustąpili nie było upokarzania nie było brania do niewoli tylko polacy się zobowiązywali złożyć broń tam podpisać jakieś dokumenty i 8 maja wszyscy wiemy wypada święto biskupa Stanisława czyli imieniny a w katedrze warszawskiej mamy piękny pomnik Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego, wielkiego patriotę, nałęcz Małachowski, któremu wystawiono przepiękny, zresztą we Włoszech wykonany, marmurowy pomnik z postacią żołnierza w rzymskim stroju, ale ze sztandarem polskim, sztandarem rzymskim. Oraz kobietą, która opłakuje w utratę niepodległości. No i herb Rzeczpospolitej do połowy zasłonięty. Czyli jakby połowa niepodległości została nam odebrana. Przeszła do historii, a druga połowa walczy o reanimację tej pierwszej. No i właśnie ósmego, ja nie wiem czy to wtedy nie, niedziela nie wypadała, trzeba by to obliczyć, w czasie mszy świętej, Doszło do jednego na terenie całego Imperium Rosyjskiego zbrojnego wypadku czy też no, zbrojnego starcia, dodam od razu jednoosobowego. Ale takie też trzeba honorować, gdyż one pokazują no, pewną gotowość Polaków, tragiczną, ale godną szacunku. Nie można, tego, nie można tego zlekceważyć, tak jak to się niestety czasami dzieje. Mianowicie Józef Rzochowski to był nauczyciel historii, który, jak to mówią, oszalał z miłości do Polski. I był przekonany, że trzeba iść na pomoc powstaniu y, wielkopolskiemu, że nie można go tak zostawić, że tutaj trzeba się zerwać. No i przy, przed Mszą Świętą przystąpił do spowiedzi. To potem wyszło w dokumentach, bo tam było. I y, księdzu wyznał, że, y, że on jest tutaj gotowy y, zbrojnie y, pobudzić lud, że będzie tą iskrą, która wznieci tutaj powstanie, a wtedy cały ten kongresowy naród polski pod rosyjskim butem ruszy na, na pomoc Polakom wielkopolskim. No dodajmy, że gdyby rzeczywiście się kongresówka wtedy ruszyła, aczkolwiek pamiętajmy, to jest noc paskiewiczowska, więc no to by wtedy nie nastąpiła agresja na Węgry. Uratowaliśmy w 30 roku, w 31 roku Belgię. Przed takim właśnie scenariuszem, który niestety na Węgrach się w sposób tragiczny spełnił. Otóż co on zrobił? No Ksiądz, jak potem musiał zeznawać w śledztwie, odradzał mu ile mógł, że to jest szaleństwo, że nie, że masz być posłuszny, że walcz duchem, a nie szablą. On się jednak nie zgodził i w czasie mszy świętej, kiedy już było błogosławieństwo, msza się już kończy. Msza była oczywiście po łacinie, tam organy grały. No i, i kiedy nastąpiła cisza, wskoczył na ten pomnik i zaczął na cały głos wzywać do powstania. Bo no, konsternacja nastąpiła ogromna. No niektórzy zaczęli go y, oklaskiwać, inni znowuż y, uciek zaczęli uciekać gdzieś bokiem. Y, no nastąpiła pełna, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, y, y, Dysfunkcja tegoż zgromadzenia, bądź co, bądź religijnego, które się nie dało przerobić na powstanie zbrojne, co już w powstaniu styczniowym akurat zadziała. Tu jeszcze nie zadziałało. No i znalazł się oczywiście, niestety, to też z bólem mówię, jakiś szpicel, który szybko pobiegł do cyrkułu, a cyrkuł był na placu, na, na rynku Starego Miasta. No to wiemy, że niedaleko. Tylko trzeba minąć kościół jezuitów, i doniósł, że tu jakiś wariat wykrzykuje i chce powstanie zniecić w Warszawie. No, rzeczywiście trzeba przyznać, że to, co wpisano w protokołach potem, to było to wzywanie do powstania. I został wysłany oddział kozacki, który bocznym wejściem wtargnął, no tym od razu za kto zna katedrę, to wie. Tuż za pomnikiem, tam jest cały rząd tablic, ale tuż za pomnikiem jest takie boczne wejście do katedry. I tamtędy wtargnęli, ściągnęli go po prostu z tegoż pomnika. No on jeszcze dalej tam krzyczał. I e, pognano go e, na, e, przez tak zwany mały rynek, tam taki dzwon pęknięty, tam była ulica, która, której dzisiaj nie ma, brzozowa schodziła troszeczkę w dół. No i go wtedy wzięto między dwa konie i tak trzymając go za, za poły płaszcza, to był Maj, e, no popędzili z nim do Cytadeli. A cały tłum ruszył za nimi, patrzeć co się dzieje tam, jak dzisiaj jest taka skarpa, to wtedy też taka była, tam była kiedyś tak zwana gnojna góra, tam wszystkie wyrzucano śmieci, potem to jakoś ucywilizowano i nagle wszyscy są świadkami czegoś niebywałego, kiedy ci kozacy go już tam zepchnęli na sam dół, bo tam tak, czasami on nawet tak nogami w powietrzu wiał, jak go te między konie tam go wzięto, on się wyrwał. Tymże kozakom, chwycił cokolwiek, miał jakąś potężną gałąź i zaczął się tych kozaków okładać. Jeden nawet z konia spadł. No to to tylko ich rozwścieczyło. no i taka bitwa trwała przez 15 minut, albo może dłużej nawet, bo wezwano jakiś następny oddział i go wreszcie ujarzmiono. No i w tym już momencie on został pobity bardzo boleśnie, popędzono z nim do Cytadeli, tam go wrzucono, osądzono na. Zesłanie na Syberię. I tam w Omsku wymierzono mu 3000 tysiące uderzeń w 1851 roku i on pod tymi uderzeniami skonał. No tak się zakończyło. Żeby... Nie wiem, czy chyba 3000 to chyba niemożliwe, żeby, żeby doszło aż, aż do tego. No bo właściwie to po tysiącu już większość więźniów skonało. No czasami no. robiono raty. Jemu prawdopodobnie tych rad odmówiono, i nawet jak on już skonał, to jeszcze ciągnięto y, trupa. Skonał, jeszcze go okładano. To było, to było to wariactwo i, i tam ściwość cesarskiego imperium. Tam mu się pomnik należy. Myślę, że, że jakieś młode pokolenie to słyszy i ktoś będzie pamiętał. No ja byłem w Omsku, widziałem ten plac i miejsce czeka, miejsce na jego pomnik. Myślę, że nawet przed katedrą jest taki bezimienny głaz, który nikomu nie jest poświęcony do tej pory, jakiś lodowcowy. Powinien nosić imię Józefa Żuchowskiego, no, szaleńca z miłości do ojczystw. To było szaleństwo, prawda? Wszyscy się, ale nikt nie odmawiał mu bohaterstwa i no co tu kryć, no, miłości ojczyzny. A przeszedł do historii jako jedyny przypadek em, zrywu w całym Imperium Rosyjskim wiosny ludów. E, oczywiście były inne, e, no, e, pośrednią formą były koncerty szopenowskie. Pamiętajmy, w czasie wiosny ludów, już pod jej koniec umiera w Paryżu. Fryderyk Chopin. 1849. 9, tak. w, 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 pamiętajmy, że we Francji wtedy trwają najróżniejszego rodzaju jeszcze rewolucje i tak dalej. Umiera zresztą w ramionach jednego z kapłanów. Przyjmuje, bo on tak był trochę na bakier z wiarą, ale ostatecznie przyjmuje. Przyjął wiatyk. Przyjął wiatyk i, i został pochowany jako chrześcijanin katolickiego obrządku. No i razem z nim umiera wiosna ludów. I dochodzi do e, trzeciej części m, wydarzeń, e, czyli zerwał się nagle Lwów. I to jest zdumiewające, bo w 1848 roku, 1 listopada, Lwów jest wolny. Powstaje Gwardia Narodowa, która posiada obok e, złotego lwa również orła białego. I tam dochodzi do swoistego e, najpierw braterstwa, a potem rozbratu z Ukraińcami. Dlatego że Obok Rady Ruskiej, która była propolska i która była niepodległościowa i właściwie roznieciła wiosnę ludów wśród Ukraińców, powstał Sobór, który był proaustriacki. No i niestety sami, sami, sami Ukraińcy zostali rozdzieleni wtedy. Pamiętajmy w tym mniej więcej okresie działa Bractwo Cyryla i Metodego. To jest taki przepiękny ruch ekumeniczny jest z jednej strony, jednoczenia chrześcijan wokół tych dwóch apostołów słowiańszczyzny. Pamiętajmy, że oni są świętymi i w prawosławnej, i w katolickiej części. i 14 jeden... lutego. Tak, tak, 14 luty jest Dniem Świętego Metodego. To bardzo pięknie, bo Metody pisze żywot Cyrylowi, a Metodemu pisze żywot jego uczeń Gorazd, który był następcą jego tu gdzieś na Morawie. Niektórzy przypuszczają, że w Krakowie go pochowali, bo potem była legenda, że następca Gorazda będzie papieżem. No ale to na marginesie. I wtedy Taras Szewczenko, członek tego Towarzystwa Cyrilometynianckiego, wpada na promie w ręce żandarmerii, i to jest też pewien przebłysk, bo jego poezja z kolei no, najpełniej i najgłębiej zrewolucjonizuje wewnętrznie czy też y, y, Ukraińców. No i każdy Ukraińiec no, musi mieć w domu Kobzara, czyli taki zbiór pieśni Tarasa Szewczeńskiego. O czym opowiadaliśmy poprzednio, dziejach tak, Ukrainy? Tak, dzieje Ukrainy właściwie do, doznają takiego, jakby to będzie taki punkt przecięcia, jak to w optyce znamy, kiedy Ukraińcy odkryją, że przede wszystkim duchowo się różnią od Rosjan i oni nie chcą być Rosjanami. Wcześniej nazywano ich Małorosją no i chciano im wmówić rosyjskie parantele, czy, 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 czy powiązania. No i, i Wiosna Ludów właśnie obudzi, będzie zresztą takich trzech bardzo wybitnych, Hołowacki no i reszta, z tak zwaną Dumkę Dniestrową wydadzą. To są pieśni z obszaru galicyjskiego, ale łacinką pisane. No ale w ogóle utworzono przecież polskie przedstawicielstwa w Lwowie i w Krakowie. Znaczy w tym czasie, znaczy były tak, były rady, oczywiście, z tym, że to trudno nazwać przedstawicielstwo, bo, bo niby kogo by miały przedstawiać. Nie było przecież formy państwowej, chodziło o wywalczenie autonomii. No, o, o tym o tak. to właśnie chodziło I, głównie. I, I ta autonomia zaczęła się zarysowywać. Oczywiście nastąpiła tak zwana ciemna noc generała Hajnała, to głównie na Węgrzech, ale u nas też, no i przez lat najbliższych 20 zamroziło się to. Ale gdy się odmrozi, to od razu mamy pełną autonomię. Ona jakby dojrzała pod ciśnieniem. Ale nie tylko Ukraińcy przecież mieli swój język. No Polacy też uzyskali w Galicji możliwość pisania i porozumiewania się po polsku. Ale to nie wtedy. O, wtedy to było bardzo źle. Wiosna Ludów się skończyła w Kufsteinie, no. i, i, i w, Czyli w twierdzy. W, gdzieś w środku Tyrolu. Jak i na... Boże drogi, już zdążyło... Nie Sternbecku. No ale to w, ale... Marcu, w marcu 1848. No tak, ale to wszystko nam cofnięto już przy. w kwietniu. Przy, no w kwietniu będzie zryw krakowski, a w listopadzie, 1 listopada, lwów będzie przez całą jedną dobę wolny. Oczywiście 2 listopada, dzień zaduszny, armaty austriackie z Wysokiego Zamku podpaliły w lwów i się poddaliśmy. A jak było za zniesieniem pańszczyzny? Jednego dnia. Dlatego, że powiedzmy sobie po rabacji, to już nikt nie zamierzał w ogóle wprowadzać pańszczyzny. I nawiedził Galicję, szczególnie środkową część wzdłuż Wisły, potworny głód. Zgniły wtedy ziemniaki, jakaś, jakaś filoksera się wdała. Zresztą Irlandia przeżyła to do kwadratu, u nas wymarło 120 tysięcy ludzi i wtedy chłopi padli na kolana. Rzeczywiście poszła pielgrzymka na jasną górę. Wszyscy mordercy podpalacze, rabusie i tak dalej się tam spowiadali przez trzy dni. Natomiast później szlachta ogłosiła, że. Jeżeli rząd nie weźmie na siebie uporządkowania, to ona jednostronnym aktem właśnie w dzień Świętego Wojciecha, czyli Wielkanoc, bo to rzadko się zdarza, żeby Wielkanoc wypadła Świętego Wojciecha, bo to jest naj, naj, najbardziej skrajny termin, jaki w ogóle jest 25 może być. kwietnia. To jest ostat... najpóźniejsza no data, data Tak, no i to akurat wtedy wypadła i oni to uczczą. I wtedy właśnie stadion, który był e, namiestnikiem, gubernatorem Galicji, na własną rękę przeprowadza e, i uwłaszczenie, i uwolnienie, i zniesienie poddaństwa. Od razu chłopi zostają uwolnieni. W Galicji to niewielkie wrażenie, bo w dwory uciekły, były popalone, poniszczone. Chłopi byli wynędzniali. No, okazało się, że pańszczyzna przy wszystkich swoich złych, jakbyśmy to powiedzieli, stronach, miała tylko jedną dobrą: zabezpieczała przed głodem. Póki głód zagrażał, pańszczyzna była nie tylko konieczna, ale i pożyteczna, bo to właśnie szlachcic musiał zabezpieczyć i, i rzeczywiście zabezpieczała szlachta przed głodem, no bo to była jego strata, jak mu wymrą. Yy. Wymrą chłopi. No i dopiero w tym momencie, zresztą przeprowadzanie, bardzo długo to Austria wlekła. Chodziło oczywiście o przekazanie pieniędzy szlachcie za zrzeczenie się ziemi na rzecz chłopów. Od tej, od tej pory chłopi dostali już tą ziemię, którą mieli na własność. Z tym, że też musieli oczywiście ją wykupywać tam, ale w jakichś drobnych ratach. Biedni byli jak myszy kościele, no i słynna nędza galicyjska właśnie ma przyczynę w złym przeprowadzeniu. Zła była rabacja, zła było uwolnienie pańszczyzny, bo wpadli w niewolę ekonomiczną. I to bardzo często szlachta działała przy pomocy tak zwanych arendarzy, czyli w mieszkających we wsi Żydów. Stąd i nienawiść do Żydów się tam rozwinęła, bo byli po prostu, jakby to powiedzieć, ręką nie tylko okupanta, ale i opresanta, jaką szlachta dla chłopów była. Dopiero pokolenie wnuków się pojedna, no i wywalczy nam, a właściwie trzeba, ciężka praca pedagogiczna spowodowała, że, że inteligencja galicyjska wychowa potomków tych morderców z rabacji na patriotów polskich. Ale długo jeszcze, długo jeszcze chłopi yy, galicyjscy no, opowiadali o tym, jak to, że panów. No i pamiętamy z wesela naszych ojców, piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. Ale tak trzeba było. Chcąc być narodem, trzeba było wybaczyć. I tyle tylko, że przeprowadzić oczywiście wielkie rekolekcje narodowe, i one się odbyły. Wrócimy do Państwa za momencik. Krótka przerwa teraz na muzykę. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Echa Historii o Wiośnie Ludów na Ziemiach Polskich. Dr. Krzysztof Jabłonka opowiada o tym, historyk, dyplomata i publicysta po piosence Ciąg Dalszy. Tym razem w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Echa Historii o Wiośnie Ludów, ale na Ziemiach Polskich. Dr. Krzysztof Jabłonka o tym opowiada, historyk, publicysta, dyplomata i autor książek. Historycznych. Gdyby to odciąganie chłopów się nie powiodło, to jakie mogłyby być skutki? Bardzo groźne, dlatego że moglibyśmy mieć um, austriackich Polaków albo po, polskojęzycznych Austriaków. No niestety w niektórych przypadkach się to udawało. Um, bardzo boleśnie przeżyli to Czesi, którzy swoje przebudzenie narodowe, a pamiętajmy, tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą za chwileczkę wrzucę. Właśnie w Pradze w maju, czyli w momencie, kiedy no kończy się, czy dopala się nasze powstanie wielkopolskie, a Kraków już jest rzucony na kolana, dochodzi do, do, do zrywu powstańczego, ale wcześniej zbiera się kongres słowiański przedstawiciele wszystkich narodów słowiańskich jakie wtedy były. No ja myślę, się chyba jako białorusinów brakowało, ale ktoś tam za Polaków tych Białorusinów i na przykład zastępował i na przykład z, pojechała delegacja z Lwowa i był w niej Juliusz Kossak. Ciekawe kogo reprezentował? Kossak reprezentował Ukraińców. <laughs> Czyli tych Rusinów jak wtedy mówiono propolskich. No zresztą Rusini do dzisiaj Ukraińcy się do niego też przyznają. Jest coś takiego jak malarz, czy poeta, czy pisarz obojga narodów. To jest jak absolutnie kulturowo dopuszczalne. No i Palacki temu przewodził. Byli tam również po raz pierwszy przyjechali Słowacy, czyli tak zwani Słowianie Madziarscy. Byli Chorwaci. No, Jelacicz tłumił powstanie Węgrów, a Chorwaci tutaj młodą Chorwację założyli. Byli Słoweńcy. Pierwszy raz się dowiedzieli, że w ogóle Słoweńcy istnieją, oni się wtedy nazywali Chorutanie. No i byli Użyczani. I też po raz pierwszy użyczan... o Polacy się o użyczanach dowiedzieli. Napisano historię użyczan. Bogusławski taki napisał. No, zaczął się ruch, zresztą popierania, ratowania tych tych użyczan ich literatura jakby ruszyła. Od dzisiaj jest to pięknie rozwinięta. To jest pełno krwisty naród. Tyle tylko, że liczy 200 tysięcy ludzi. Sługa tak, no, nie 200... zachodni. Tak. To znaczy Niemcy sięgają na ich ziemię. To, to nie są Niemcy, to są Łużyce, ale, w obrębie, no tak, ale państwa generalnie niemieckiego. w obrębie państwa niemieckiego. Oczywiście. Tak. I tego użyczanie tego bardzo pilnują. Mówi, tu, nie, tu, 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 tu nie ma Deutschlandu, tu jest, jest Łużyca. No ale i w trakcie tych obrad jeden z poetów słowackich zaprezentuje pieśń Słowian. Hej Sławianie, która, y, którą on napisał po czesku, ponieważ wtedy Słowacy po czesku pisali, żeby móc się przeczytać. I y, y, y co jest ciekawe, to jest y, hymn polski. To jest melodia. Oczywiście e, słowa są całkiem inne. Hej, Sławianie, jeszcze mowa słowiańska żyje póki w nasze wierne serce za nasz naród bije. E, no, podobieństwo jest, inny jest tylko refren: żyje, żyje duch słowiański, żyć będzie na wieki. E, no a kto tam jest przeciw, to tego tam. Podepcze Ziemia, i tak dalej. Już nie wiem, jak to się rymuje. Faktem jest, że myśmy powinni znać oba hymny, dlatego, że do hymnu słowiańskiego przyznają się wszystkie 15 narodów Słowiańskich, bo nawet z Rosjanami. Były bardzo popularne takie właśnie śpiewniki, w którym hejsławianie byli tłumaczeni, hymn był w piętnastu językach słowiańskich, nawet w dwóch łużyckich, bo pamiętajmy, że jest górno-użycki, one nie są identyczne, a są odrębnymi językami, nie jak gwara jednego, drugiego. Ale po kaszepsku nawet jest szczeka niezgubliene. Hymn Użyczan również, jeszcze syrpsko zgublione. No i przez moment hymn Chorwacji również był na tę melodię śpiewany. Dzisiaj jest inny, ale gdy była Jugosławia, to właśnie wybrała sobie pieśń Słowian za swój własny hymn. Coś w rodzaju jedności wszystkich Słowian. Rosja jeszcze nie ma hymnu. Jeszcze tam, Boże, cara chroni, glinki zresztą, czy któregoś tam z poetów, jeszcze się nie rozprzestrzeniło tak bardzo i tym hymnem się właśnie posługiwano. To tak na marginesie. I e, e, samo Tomasik był twórcą, żebym nie zapomniał dokończyć. No ale dokończmy wydarzenia. Otóż e, lwowskie przebudzenie, to jednodniowe, to, to w, wszystkich świętych, jak mówiono wtedy, Wszystkich wolnych świętych skończyło się tak, jak w Krakowie stadion zaordynował, i z Zamku Wysokiego rozegrały się na huk dział i drugiego. Gwardia kapituluje, składa broń. Ale część nie złożyła broni, a jeszcze co ciekawsze, tę, którą złożono, ukradli nocą i wywieźli na Węgry. I tam całe oddziały. Przemykały się w stronę Węgier przez wsie Karpato-Ruskie w przebraniu, w ukryciu, w wozy z sianem w środku yy, oczywiście karabiny i kosy i szable, ale jak dojeżdżali do granicy, to się ubierali w mundury, mundury polskie, yy, wyciągali broń i z pieśnią jeszcze Polska nie zginęła, wkraczali na ziemię węgierską. Stąd Węgrzy ułożyli też do tej melodii swoją pieśń pod tytułem Płacze Polak. Yy, to jest rozpacz Polaka, który musi opuścić ojczyznę. No i w ten sposób zakończenie wiosny ludów ma miejsce na ziemiach węgierskich. Tutaj już dla krótkości czasu streszczę, że wspaniały sukces odniósł Józef Bem. Aczkolwiek Węgrzy, którzy byli zachwyceni Bemem, pilnowali, żeby do niego Polacy nie mieli dostępu, bo Polacy z kolei go bardzo nie lubili, a nawet jeden próbował Bema zastrzelić. Bem wcześniej dowodził Powstaniem w Wiedeńskim i Wiedeńczycy go bardzo pilno, bardzo go czczą jako, swoje, jako jednego z dowódców. Tak jak później po powstaniu styczniowym Jarosław Dąbrowski dowodził w Paryżu tak bem dowodził właśnie w wiedeńskim powstaniem październikowym też zakończonym bombardowaniem i w bem wyzwoli cały siedmiogród Niewiele byśmy o nim wiedzieli, gdyby nie poeta, który się trafił koło niego. Jak mówią Cezar bez Homera, czy też Agamemnon bez Homera, nic nie znaczy. I Szandor Pytychi przepiękne wiersze pisze. Gwiazda krwawa Ostrołęki go nazwie. Rzeczywiście bym uratował honor os pod Ostrołęką, bo. Swoją artylerią. On był pułkownikiem wtedy artylerii konnej. No, zmasakrował rosyjskie armaty. Praktycznie wszystkie wyeliminował, doprowadzając do tego, że bitwa była w zasadzie nierozegrana. Tyle, że my po tej bitwie zachowaliśmy się jak przegrani. No i tak się to mówi, ale uczciwie powinniśmy wiedzieć, że myśmy dorównali wtedy Niemc Rosjanom. Tutaj gromi on. Po kolei wszystkich generałów austriackich, którzy uciekają przez granicę do Mołdawii. Mołdawia jest wtedy okupowana przez Rosjan, ale w Bukareszcie, czyli w Wołoszyni, dochodzi też do rewolucji. Powstaje pierwszy niepodległy rząd Rumunii, który musi ustąpić potem. Rumunia dopiero za, 10, za 20 lat w 1877 stanie się niepodległym y, królestwem. Na razie przeszła swoją wiosnę ludu. Balczesku był takim y, wspaniałą postacią, i wtedy Rumunii mają hymn. To jest zdumiewające, proszę posłuchać. Chem Rumunii polecam, bo to jest najładniejsza melodia z wszystkich znanych mi hymnów Europy. A wszystkie przesłuchałem, uczciwie się przyznaję, aż do San Marino i Watykanu. Deszparte, obudźcie się, to już mówiliśmy w poprzednim spotkaniu. Otóż Polacy zbiegli na Węgry i tam kontynuowali swoje powstanie, słusznie zakładając, że jeśli się Węgry wyzwolą. A Węgry już zdążyły proklamować republikę, czyli nie będą habsburskie, to Galicja sama z siebie się oderwie, ponieważ będzie wisiała wtedy na takim małym cypelku no, cieszyńsko-oświęcimsko-zatorskim, którym by przylegała do państwa habsburskiego. I to była, bardzo, to była bardzo prawidłowa koncepcja. No ale niestety z tego właśnie powodu wkraczają na teren Węgier Rosjanie. Wtedy nam zburzą zamek w Czorsztynie. Do Czorsztynu weszły wojska rosyjskie. No tak, no do dzisiaj się nie Węgrz podniósł. Do zamek. dzisiaj się nie podniósł. Tak, a Węgrzy go zbombardowali na tych, żeby tych Rosjan tam. Mógł. No ale Niedzica całkiem, ale nie, całkiem no no Niedzica ładnie nie zostało. Tak. Ale oni właśnie z Niedzicy po, strzelali. Po drugiej, strony, na, po drugiej stronie na, jeziora. Po drugiej stronie dzisiejszego jeziora, a wtedy oczywiście Donajca. No i. Dochodzi do kulminacyjnego momentu, kiedy cała armia siedmiogrodzko-banacka spotyka się pod Temeszwarem, Timosza Ara, dzisiaj to jest stolica Banatu, czyli południowej części dawnych Węgier, i dochodzi do bardzo krwawej bitwy. Tam wspaniała szarża szeklejów, też z kosami na armaty, też wygrana, ale ostatecznie wkraczają wojska rosyjskie i BEM. Dowodzą całą bitwą Dębiński z Bemem do spółki. Oni są jakby obaj obok siebie. Jeden jest wozem naczelnym Armii Siedmiogrodu, drugi w ogóle wozem naczelnym całej Armii Węgierskiej. A jeszcze dodam, że Włochy też wypowiedziały Austrii wojnę, i z kolei tam wozem naczelnym został Wojciech Szanowski, który dowodził pod Nowarą. No i ta bitwa jest przegrana. To jest już katastrofa. Rzeczywiście, no nie, po prostu nie dali rady. Pamiętajmy, to byli chłopi, rzemieślnicy, to była biedota węgiersko-wszelaka i, i pada wtedy na kolano Republika Węgierska. Jej prezydent pierwszy i jedyny, Koszut Lajosz, Ludwik Koszut, emigruje i nigdy się nie zgodzi na dogadanie z Austrią. Gdyby Węgrzy byli wierni, no nie zginęliby potem po pierwszej wojnie w tym tragicznym traktacie trejanońskim, który Królestwo Węgierskie no, rozerwał. 70% na tak naprawdę terenu stracili. Tak, no wszystko potracili, co mogli. Wykrojono ich w zasadzie tak, że żadnych mniejszości nie było na Węgrzech, a wszyscy, wszystkie kraje dookoła miały, no, 3 miliony Węgrów w Siedmiogrodzie do dzisiaj świadczą o tym, że pokój to nie był żaden sprawiedliwy. No zobaczymy. Na razie, na razie jest tragedia o tyle, że Bem z armią yy, na tyle zgruchotał austriackie i rosyjskie wojska, że bezpiecznie wycofał się do Bułgarii. I tam założył obóz w Widiniu, gdzie go przyjęli bardzo uroczyście Turcy, bo z dużymi honorami. Kazano mu oddawać honory właściwe Feldmarszałkowi. No w zasadzie został marszałkiem armii tureckiej. I wysłano go, jak inni mówią, zesłano do Aleppo, no dzisiaj Alepo jest zrównane z ziemią, ale jak się odbuduje, to pomnik Bema powinno mieć, ponieważ on uratował Alepo przed Beduinami pustyni, którzy chcieli je po prostu splądrować. To byli tacy no, pustyni rozbójnicy. No, to Alepo m, zmarł niestety na febrę. I został uroczyście przewieziony właśnie przez Aleppo. Tam syryjską flagą go okryto, potem turecką flagą, potem bułgarską, potem rumuńską. On doprowadził do pojednania Rumunów z, Bu z Węgrami na terenie Siedmiogrodu. No Węgrzy go przywitali z wspaniałymi, że tak powiem, honorami. Bohatera własnego, bohatera narodowego. On ma główny pomnik w Budapeszcie. Apo Bem, ojczulek Bem. Zresztą twierdzą, że on jest węgierskiego pochodzenia. To już nie ma wątpliwości, no ale... Bem może o tym nie wiedział. Potem Słowacja go jeszcze uczciła, chociaż tylko Słowacy, bo Czesi się bardzo źle odnosili do Bema. No i ostatecznie przybył do Polski już w latach dwudziestych, niepodległej ojczyzny i pochowano go. No był problem. Do kościoła nie można, bo jednak przyjął islam. No ale pochować go uczciwie trzeba, no bo jednak bohater i to tylu narodów. Pamiętajmy, no w każdym narodzie, przez który jechał, był bohaterem. Więc pochowano go na wyspie w Tarnowie, gdzie się urodził. I tam jego sarkofag na czterech pięknych kolumnach wywyższony i na czterech stronach jego trumny cztery herby narodów, za które walczył. No i wydawałoby się, że to już umiera wiosna ludów, ale nie. Wiosna ludów umarła w Wenecji. I tam też Polacy byli. Między innymi z tak zwanego, jeszcze mieliśmy Legion Wiosny Ludów, Legion Adama Mickiewicza. Wyruszył on z Rzymu, Rzym był na krótko republiką i ruszył właśnie na front lombarski, gdzieś w okolice Emilia-Romania, czyli jesteśmy już w Reggio i tam... Tam powstał hymn. Tak, w tym Reggio, bo jest jeszcze Kalabria. Reggio Kalabryjskie. Tak. To, już, to już na samym południu. Tam już padły powstania, ale to przygotuje potem Risorgimento 1859 roku. No, Legion ten ulegnie, wygra w kilku bitwach, na przykład pod Lonato. Taka bitwa bardzo tajemnicza. Będzie dowódcą jego Krzyżanowski, a on się rozszczepi na dwie części. Jedna zostanie przy Królestwie Piemontu i Sardynii, zwany wtedy Sardynią, ale był to Piemont oczywiście, a druga część trafi do Wenecji, która też się zbuntuje, pamiętajmy, Wenecja nie weszła, znaczy była pod okupacją austriacką i tam główne wyspy tej Wenecji, no cała Wenecja na lagunach stoi, będzie stawiać opór aż do końca sierpnia i tam właśnie również Polacy z tego Legionu, kilkuset ich będzie, pod bronią będzie do końca trwało dodam tylko że tą Wenecję nieszczęsną zbombardowano po raz pierwszy w historii świata z powietrza a mianowicie z balonów rzucano bomby na plac świętego marka Podobno tam i naszych kilku rodaków zginęło, bo tablica, która jest w Bazylice Świętego Marka piękna, bizantyńska bazylika, pamiętajmy, Wenecja była jakby kolonią bizantyńską, córą Bizancjum, no potem się odpłaciła zdobyciem Konstantynopola, no ale to już inne dzieje tam jest tablica też poświęcona poległym właśnie w obronie Wenecji 1848. Daniele Manin dowodził, piękna opera jest zresztą o nim, wenecki Żyd, który jakby broni honoru już całej wiosny ludów. No i w jego testamencie jest, mówi, że jak Europa będzie wolna, to kiedyś Izrael też. No i się chyba to spełniło po drugiej wojnie. Ginie wiosna ludów, ginie na ziemiach polskich, ale przechodzi, zaczyna się przebudzenie narodowe Litwinów. Pierwsze pisanie tekstów po litewsku, szczególnie na terenie pruskim. Pamiętajmy, Litwa jest podzielona mała Litwa jest pod Prusakami to jest Kłajpeda i okolice a wielka Litwa to oczywiście zabór rosyjski. I z tej małej Litwy do dużej zaczynają być przemycane książki, pisane po litewsku, ale ortografią polską. A więc Esz było takie jak nasze, SZ i tak dalej. Dopiero w końcówce XIX wieku w Litwinie chyba dla oszczędności, ale również troszeczkę z ducha antypolskiego, przyjęli ortografię czeską. Czyli takie ptaszki i tak dalej. O i E w ogóle co innego w litewskim znaczy. No to po prostu odrębny, Ale Łotysze przejdą też przebudzenie właśnie w oparciu o Polaków, czyli o katolicyzm. Od Latgali zacznie się zjednoczenie. No i ta Rzeczpospolita Wiosny Ludów czy powstańcza, umierając, rodzi następne pokolenie walczących? którzy już 70 lat później doprowadzą ją do zwycięskiego końca. Czyli jesteśmy właśnie na terenach dawnej Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej. Tak, oczywiście. Chwili. Wiosna Ludów jest wielozaborowa. To też jest trójzaborowe, chociaż no, oczywiście pamiętajmy tą Warszawę i tego nieszczęsnego Żochowskiego, któremu też jakiś pomnik się należy. No, w, w, bywają pozytywni wariaci I, i, i trzeba o nich pamiętać. Czasami trzeba być szalonym, jeśli chce się być żywym. Co o tym coś wiemy. No, dodamy tylko, że obecna Europa to jest właśnie Europa Wiosny Ludów, czyli przebudzonych narodów, konstytucyjna, demokratyczna, a najgorsze rzecz, że małobraterska, ale jednak, jednak coś z Unii, jeżeli istnieje jakaś Unia i my się poczuwamy do bycia Europejczykami, to właśnie na podstawie Wiosny Ludów we wszystkich podręcznikach powinna ona zaistnieć. Wiosna ludów na ziemiach polskich, o tym dzisiaj rozmawiamy w nocnych światłach w ramach cyklu Echa historii. No i Skoro mówimy o skutkach paneuropejskich, no to jednak porozmawiajmy nie tylko o genezie, o obiegu wydarzeń, ale również o skutkach na ziemiach polskich. O tym już za moment w ostatniej części dzisiejszego wydania nocnych świateł, która. Za chwilkę po piosence to będą ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze dodać myśl, komentarz, zadać pytanie, to zapraszamy na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. A w studiu razem ze mną historyk, dyplomata, publicysta, autor książek historycznych dr Krzysztof Jabłonka. Za 14 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, które w tym wydaniu poświęcone jest. Cyklowi echa historii. Rozmawiamy o wierzchni ludów na ziemiach polskich, dr Krzysztof Jabłonka jest studium historyk, publicysta, dyplomata i o ile geneza i bieg wydarzeń z grubsza tutaj można powiedzieć, a może nawet dosyć szeroko został umówiony. O tyle teraz trzeba przyjrzeć się skutkom, no bo tak, jeżeli, jest... jeżeli patrzymy na to, co się stało w Europie, to spójrzmy na to, co się stało na ziemiach polskich. No już mówiliśmy o zniesieniu pańszczyzny, ale niestety, no, myślę powiedzieć, że takim negatywnym skutkiem, przynajmniej jeśli chodzi o Galicję, no to był wzrost antagonizmu polsko-ukraińskiego, zresztą podsycany tak przez, przez Austriaków. On, tak, no. on się wtedy rodzi i rzeczywiście trzeba przyznać, że jak się Austriacy zorientowali, że powstała Hołowna Rada. Do, czyli Rusinów pro-rzeczpospolitańskich byśmy powiedzieli no wtedy mówiono pro-polskich no ale pamiętajmy, że Polakami nazywano szlachtę nawet chłopa było trudno Polakiem nazwać i Wiosna Ludów jest właśnie tym momentem jakby to powiedzieć przemielenia że czy szlachcic, czy chłop ale jak jeżeli jest polskojęzyczny i katolik no to jest Polakiem to jest ta najważniejsza e, zmiana, jaka się dokonała w mentalności europejskiej. Można powiedzieć, że po wiośnie ludów Europa jest już Europą narodów, nie Europą feudalnych księstw, państewek do całego tego bałaganu ponapoleońskiego. Andrzej pyta na Facebooku: Czy pańszczyzna to nie była kontynuacja starożytnego niewolnictwa? Czy przykrą prawdą nie jest, że uwolnienie od pańszczyzny chłopi zawdzięczają zaborcom? Nie. Nie, dlatego, że to myśmy wywołali. No proszę się przyjrzeć, e, gdyby nie deklaracja szlachty, że na świętego Stanisława uwłaszczy, uwolni chłopów. Pamiętajmy, że w, w zaborcy płacili potem szlachcie za oddane ziemię. To wzięli na siebie, tak. To by, to by Austria, nie, przecież Austria miała dwa lata po rabacji, żeby przeprowadzić. No to przeprowadza jeszcze bez zgody cesarza, pamiętajmy. Proszę się przyjrzeć procesowi przyznawania, e, znoszenia poddaństwa i pańszczyzny jednocześnie e, w Galicji. Jest to zrobione bezprawnie, bo to mógł zrobić tylko Ukaz Cesarski. A cesarz do, akceptuje to, co za niego zrobił gubernator w turnie. Trzeba było nawet datę zmieniać tego ukazu, żeby ona pasowała, bo ona była przecież spóźniona o tydzień. To samo w, w kongresówce. Powstanie styczniowe uwłaszcza chłopów, bo poddaństwo zniósł już Napoleon. To jeżeli tak, no to już to, to na Napoleona patrzmy, nie na zaborcę. Napoleon nie był zaborcą. To on znosi poddaństwo. Natomiast dlaczego? Bo usiłuje carat rzucić chłopów przeciwko szlachcie i dlatego wstrzymuje to to, tą pańszczyznę i nie przeprowadza reformy jeszcze przez 20 lat. A przecież pamiętajmy, po wiośnie ludów to już właściwie wszędzie zniesiono. Oczywiście z wyjątkiem Rosji. No w, w Rosji zniesiono, a w kongresówce jeszcze 3 lata się to przecież... No, dwa lata się jeszcze to, nie, nie przepraszam, dobrze trzy, bo w 64, 4 marca zniesiono pańszczyznę w kongresówce. Czyli A możemy zatem, powiedzieć, że w ogóle upowszechniła się idea pracy organicznej w Galicji. To po pierwsze, ale Galicja no, za, przez to, że szlachta dostrzeże szansę w chłopach, czego efektem takim końcowym jest właśnie wesele e, wyspiańskiego, e, to dojdzie do pertraktacji z Austriakami i Polacy będą świetnym partnerem, a nie poddanymi. Przy Tobie stoimy i, ch i chcemy stać. Dlaczego? Bo zdano sobie sprawę, że, że Rosja jest najgorsza. Pamiętajmy, po powstaniu styczniowym to już nikt nie miał wątpliwości, no i że germanizm niemiecki. Tego nie było w Austrii i Polacy będą jednym z reformatorów całego cesarstwa, austriackiego na przyszłe cesarstwo austro-węgiersko-chorwackie. Bo jeszcze Chorwacja będzie miała autonomię. No i wtedy rzeczywiście można powiedzieć Austro-Polska i Węgro-Chorwacja. Coś takiego. Ale <coughs> za, czy możemy powiedzieć, że cele rewolucjonistów zostały osiągnięte? Przynajmniej jeśli chodzi o Galicję. No bo w gruncie rzeczy autonomię dla Galicji yy, tak. przyniosło dopiero Przekształcenie się Cesarstwa w Monarchię austro węgierską W 1967 roku. 67 roku tak, tak. Wtedy będzie tak specjalny patent galicyjski, który no, trosz, troszeczkę wcześniej już przywrócono pewne rzeczy. Po prostu Austria stwierdziła, że uciskanie innych narodów to im w ogóle nie pasuje. Oni nie byli y, nacjonalistyczni. Pamiętajmy, Austria jest monarchistyczna. Wierność Habsburgom się liczy, wszystko jedno w jakim języku. No i wtedy Polacy będą motorem głównym, na przykład unarodowienia Czechów. To Gołuchowski, agenor, jako minister spraw e, wewnętrznych cesarstwa, przyzna Czechom prawo do własnego ich języka. Do dzisiaj Gołuchowski jest znany w całych Czechach, u nas nie. No bo, bo nie polski język. Natomiast u nas przede wszystkim dojdzie do ogromnego ruchu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, szkolnego czyli wychowywanie dzieci tych galicyjskich chłopów na Polaków. I to się uda, z tego będą legiony Piusowskiego, później i Hallera oczywiście druga brygada karpacka. A zatem wykonano gigantyczną pracę, właśnie będącą testamentem wiosny ludów. I 70, 70 lat później, co do dnia niemal, no widzimy, wszystkie problemy wiosny ludów wybiją po pierwszej wojnie światowej. Dodam, że dziećmi 18 roku jest 18 narodów, które ogłoszą i częściowo niektóre zrealizują, a niektóre w pełni swoją niepodległość. Z tego 8 utrzyma... A 10 albo wejdzie w federację prawdziwą, jak Słowacja z Czechami, czy Chorwacja z Serbią, tworzą Jugosławię. A 5 będzie podbitych przez Rosję Sowiecką, Ukraina, Mołdawia i Białoruś. No i Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. To nawet 6. A nie, Mołdawii wtedy jeszcze nie ma. Tak, Mołdawii nie podbiła Rosja. Mołdawia się wyzwoliła i połączyła się, tak jak Słowacja z Czechami, tak Mołdawia z Rumunią to ją trzeba oddalić. W związku z tym no, widzimy, że wiosna ludów, no najpiękniej to widać na powstaniu wielkopolskim i tutaj od razu <gryw> duże litery wymawiam. Dlaczego? Bo wszyscy myślą o 1918 roku, a powstań wielkopolskich było 11. No, wliczając w to e, słynny czerwiec 56 roku, czyli takie powstanie robotnicze, byśmy powiedzieli, antykomunistyczne. E, Ciągnie się to aż od, no niedawno się ukazała książka, w, w, tutaj zareklamuje w Bellonie pod tytułem Powstanie Wielkopolskie. Tylko w roku 1656-57, czyli w potopie. Ale to jest wielkopolskie powstanie. Rzeczywiście. Tam chłopi razem z szlachtą walczą, biją, szweda, a więc. Idąc od tego roku przez wszystkie fazy naszych konfederacji narodowych, Dzikowska, Barska, dochodzimy aż do 56., może nawet do stanu wojennego 80 roku, 81 roku, przepraszam, czy też Solidarności 80 roku. A więc ta Wielkopolska ma ogromną tradycję, stąd zawsze na przykład mamy napoleońskie Powstanie Wielkopolskie. No, wiosna ludów swoją drogą, ale i malutkie, ale jednak warte co najmniej w czterech miejscach y, y, powstanie lutowe 1846 i tak dalej. Także y, mobilizacje, y, które też dowodzą, y, najmniej było chyba w 1939 roku działań, aczkolwiek były. Też trzeba pamiętać, że jedna bitwa została stoczona w Wielkopolsce, trochę przez przypadek, ale jednak Wielkopolanie, no oczywiście Niemcy chcieli uchronić tą ziemię od zniszczeń, bo uważali za własną. Y, a zatem y, Owe, owa kulminacja wielkopolska troszeczkę ściąga uwagę i nie pozwala, gdzie nie wybuchły powstania, tam nastąpiła mobilizacja, która przerodziła się w ruch kulturowy kulturalny. A więc oznaczało szkolnictwo i e, religijność. No to wróćmy, wróćmy jednak do zaboru pruskiego. No tam jednak zlikwidowano autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W wyniku wiosny ludów. No, znaczy, oni ją wcześniej zlikwidowali. Oni w wiosni, Wiośnie Ludów, to co uzyskano w Wiośnie Ludów, tak, Tak, rzeczywiście, ale też etapami. Też nie od razu. W 50 roku takie pierwsze były próby. No i potem kolejno, kolejno tam wycofywanie tego języka. No i jak wiemy, września wybuchnie z powodu próby wprowadzenia Fater Unzer czyli niemieckiej nauki religii. Toż był ostatni bastion, gdzie po Polsku wykładano. No to był jeszcze postulat protestantów przecież, że język, że co jak co, ale kontakt z Bogiem musi być. Pamiętajmy protestantyzm jest bardzo personalny. Osobiście. tam katolicyzm jest zbiorowy, więc tam. Można być niepiśmiennym, nie? Protestanci musieli umieć czytać, pisać, bo wszystko zależało, jak tą Biblię czytać. Każdy musiał dostać osobisty znak od Boga, poprzez Biblię, oczywiście. No, w związku z tym uczono po e, własnym języku. No, a tu nagle zrobiono zamach e, e, i to będzie taka, w, taki, taki gwóźdź do pruskiej trumny. E, natomiast, no, a my, a my odpowiemy rotą, my odpowiemy na to rotą i ta walka z prusakami e, ma trochę inny charakter w Wiośnie Ludów. Tam się jeszcze Polaków lubi. Polacy są witani, przecież no, już wspominałem Badenię z Palatynatem, ale również w Dreźnie, Saksonia, pamiętajmy, królów saskich, a było ich sześciu, uważano za intereksów polskich, bo tak mówiła konstytucja 3 maja, że po Poniatowskim dynastia saska przejmuje, więc asasi uważali za konieczne utrzymywanie, polskiego języka. na przykład. No Bo w sumie Wettynowie no, tak. byli przed Poniatowskim, który był obsadzony Oczywiście. przez Carycę na tak, polskim i powrócono I Napoleon to uszanował, bo Fryderyka Augusta uczynił księciem warszawskim, a nawet Sejm go mianował w 1812 roku, 28 czerwca, więc kilka dni po wybuchu wojny, królem polskim. Było królestwo napoleońskie, królestwo polskie, tyle tylko, że no, wyleciało z historii, nikt się tego nie dopomina. Ale i wróćmy do ostatniej rzeczy. No, na przykład Sasi wydali Biblię po polsku Biblię wujka. Ja mam taką właśnie rodzinną Biblię, no, z, z ojca na syna przekazywano. Wy, wydrukowano tego kilkadziesiąt tysięcy i rozdawano Polakom. Polak mógł to za darmo dostać, od jak się zjawił w Dreźnie lub w którymś z większych miast saskich. A więc ci sasi jednak w, stru, w stronę Polski e, wtedy no, bo się, się bo byli, byli katolikami, no. to, to trzeba o tym Dzięki pamiętać. Nam. No. Dzięki nam, dlatego że król, król. pamiętajmy, Saksonia to była ojczyzna protestantyzmu. Przejście elektora saskiego na katolizm, to jakby papież przeszedł na protestantyzm. To było tej rangi. Za tą cenę żeśmy stracili suwerenność przecież w sumie przez tych Sasów. Niemniej duża część Saksonii, a szczególnie i zachowały katolicy razem z królem zmieni. No jak król zmienia, kujus regio, egus religio, to duża część Sasów przyjęła katolicy, powróciła, ale protestantom nic się nie stało. Mieli zabezpieczenia prawne, a te prawne zabezpieczenia, jak to w państwie niemieckim, działały. No i puenta, jakby trzeba ją rozpatrywać na trzech poziomach. Bezpośrednie skutki. No najpierw to jest wielka klęska. No to Węgry przeżyły bardzo tak zwaną noc hajnała, który tam no, robił co chciał. On właściwie rządził po Windisch Grecu, czyli tym, który stłumił wiosnę ludów w Austrii, to on stłumił w Węgrzech, na Węgrzech i u nas. To jest naprawdę ciemno. Tak jak noc Packiewiczowska po powstaniu listopadowym, to po powstaniu wiosny ludów tak było w tych krajach. Niemniej zostają dwa zarzewia. Zjednoczyć Włochy, czyli Risorgimento, wchodzi na inny poziom. I to samo zjednoczenie Niemiec, czyli ten słynny parlament frankfurcki, niestety został skompromitowany. Dzisiaj już wiemy, że to prusacy opłacali całe mnóstwo artykułów w prasie niemieckiej, które głosiły co? Że jak się zbierze 80 osłów, to wszystko się zawali, trzeba tutaj żelaznej ręki. No i znalazł się żelazny kanclerz Bismarck, który, mówiąc krótko, Niemcy podbił, zgruchotał ich, podał rękę, po czym ją zgruchotał. No i tak przyjęto, to są dwa różne sposoby zjednoczenia. Dodam jeszcze, że w 1848 roku ukaże się po raz pierwszy drukiem manifest komunistyczny niejakiego Karła Marksa. Karł tu jest celowo wymieniony po rosyjsku. Wiecie dla Państwa, dlaczego? Chociaż do rosyjskiego nie znał. I Friedricha Engelsa. No i zaczyna się coś, co potem Europę, duch komunizmu krąży po Europie. Tak się to zaczęło. Napisała to zresztą chyba córka Marksa, a potem przyrównano to do Czernobyla. On wtedy rzeczywiście krążył po Europie. Spotkałem się z opiniami, że rozkwit komunizmu, przynajmniej idei, które do niego doprowadziły, to jest wynik powstania styczniowego. To nie, niewielki. Oczywiście Marx poparł to powstanie z dwóch powodów. Po pierwsze, wielkimi entuzjastkami były jego córki. Niestety one popełniły samobójstwo. Natomiast właśnie z powodów chyba światopoglądowych, bo były katoliczkami. Przynajmniej jedna z nich. Natomiast rozsadzenie państwa rosyjskiego, oczywiście, mu tu chodziło w grę. Nie, nie szedłbym tak daleko wtedy o komunizmie, to w ogóle co innego myślano. Pamiętajmy, że idea komunizmu trafia do Europy w XVIII wieku, Saint-Simon. Potem będzie Fourier i Owen w Anglii, ściśle w Anglii. Natomiast skąd się wzięła? z analizy tego, co zrobili jezuici w państwie Guaranów. Tam był autentyczny chrześcijański komunizm, pełny. Najwyższą karą, wiecie co było? Żadne więzienie, żadna syłka. Opuszczenie wspólnoty. Wracaj do buszu. Jak, jak jesteś mordercą, czy prze, jakieś przekroczenie, nie było kary śmierci. A wszyscy dostawali to, co było im potrzeba, a pracowali na całą wspólnotę. Nie było pieniędzy. Wracamy na naszą półkulę i na ziemię polskie, bo o tym dzisiaj rozmawialiśmy. No Ameryka Południowa to z, za daleko, Ale jeśli chodzi o wiosnę ludów. Mówię o jednym, że razem z Polakami rozsiała się wiosna ludów po Azji. Na przykład, e, e, ciekawostka, jeździły panny z dworów wykształcone i udzielały kon, e, koncertów muzyki Chopina Kończyły się zawsze etiudą rewolucyjną. To było pokłosie wiosny ludów, gdziekolwiek już po wiośnie ludów. W Tomsku widziałem ogłoszenie, że u państwa Tomaszewskich będzie występ czy też będzie grała tam przyjeżdżająca z Polski jakaś panna, utwory niejakiego Chopina. Ameryka przeżyje wiosnę ludów i co się stanie? Wyzwoli się Kalifornia. My jednak rozmawialiśmy dzisiaj o wiośnie ludów na Polsce. ziemiach polskich, o jej genezie, Kraków, biegu wydarzeń Polska, i skutków. I skutkach i to w ramach cyklu echa historii. Gościem Państwa i moim dzisiaj tego wieczora w Nostępnej Światał był dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych. Serdecznie i gorąco Ci dziękuję. I ja również Państwu dziękuję za uwagę. Tutaj pozdrawiam szczególnie Bożenkę, która nas słucha i która jest no, pewną muzą naszych tutaj rozważań. A wszystkich Państwa zachęcam, zaprzyjaźnijmy się z Wiosną Ludów. To jest naprawdę piękny moment. A jak wiosna jest piękna, tak ta Wiosna Ludów jest matką obecnej Europy. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję Tobie, Pawle, za zaproszenie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także Państwu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. I zapraszam do Nocnych Światła od poniedziałku do czwartku, tuż po 23 na częstotliwości Lokalna Radia Plus. W całym kraju można nas słuchać w ten sposób przez radio, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jutro w Nocnych Światłach, tuż po 23 rozmawiać będziemy o objawieniach Jezusa, przesłaniach, wizjonerach i miejscach objawień, a gościem jutrzejszego wydania będzie Wincenty Łaszewski, teolog, mariolog, publicysta, autor książki Świat Objawień Jezusa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.